Dzień dobry, witam Państwa. Widzę, że pojawiają się już pierwsze propozycje, więc na pewno nie mamy żadnych problemów technicznych. Także jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie witam na naszym dzisiejszym spotkaniu, którego partnerem od początku roku 2018 został Domag Krecki Noble Securities. Przypominam o specjalnej ofercie tego domu maklerskiego dla członków SII. Zachęcam do zapoznania się z nią i przechodzę do omawiania spółek. Na dzisiaj przygotowałem od siebie 5 propozycji, które w mojej ocenie warto obserwować już nawet podczas najbliższych sesji. I dzisiaj chciałbym zacząć od spółki CCC. Też dość często sobie o CCC już mówiliśmy, więc być może krótko podsumowując, tu Państwu zwracałem uwagę na spadek poniżej średniej dwustuokresowej. Tu mówimy o okresie dziennym, więc średnia też jest dzienna. I tak jak wspominałem tydzień temu, no tutaj spółka poniżej tej średniej jest praktycznie pierwszy raz od grubo ponad roku, właściwie to od prawie 2 lat pierwszy raz tu wyraźnie notowania spadły poniżej. No widzimy historycznie wcześniej po tym spadku, czy tak tutaj, przepraszam, to było odbicie wcześniej od średniej. Także ostatni raz gdzieś w tym miejscu właśnie te notowania były poniżej średniej, czyli jakieś 2 lata temu. I teraz ostatnie tygodnie, czy nawet ostatnie sesje, to był spadek poniżej średniej, retest tej średniej. No na razie jeszcze bym tutaj nie stawiał w ogóle tezy, że tutaj podczas dzisiejszej sesji mamy jakieś wyraźne wyjście znowu powyżej tej średniej. Co prawda oczywiście poziom 240 bardzo ciekawe wsparcie. Jest to dołek wcześniejszego impulsu wzrostowego, który pociągnął tę akcję na nowe historyczne maksima, więc 240 zł to zdecydowanie bardzo ważne wsparcie. Natomiast no, z drugiej strony patrząc przez pryzmat tego, jak ten nowy szczyt został zrobiony, z bardzo dużymi problemami. Wcześniej jak spółka robiła nowy szczyt, to zdecydowanie wyraźniej było to zaznaczane. To jak tutaj oddalę, jeszcze tutaj w 2016 roku dość ładnie spółka poruszała się co 20 zł, znajdowała tutaj poziomy oporu wsparcia, to są te niebieskie linie. Tu na początku 2017 nawet trochę to przyspieszyło, czy też tutaj bardziej w połowie 2017 to nawet przyspieszyło, bo tu z 240 praktycznie od razu był rajd na 300. No, a widzimy nowe maksimum. Tutaj zostało zrobione tylko przez chwilę i tylko o 10 zł wyżej, z 300 na 310, i też dość duża korekta. Więc ja na razie pozostaję mimo wszystko raczej pesymistą co do CCC. Dzisiaj widzimy też na sesji nie są zbyt duże obroty, pomimo tej luki wzrostowej i ostatecznie. No to oczywiście dane są opóźnione, nawet więcej niż 15 minut, więc gdzieś te notowania temu utrzymywały ten poziom 260, kolejny, no teraz to istotny opór też do okolicy średniej dwustuokresowej. No jakby tutaj było jakieś wyraźne wyjście wyżej, myślę, że takim też punktem sygnalnym, że ta korekta rzeczywiście być może się już kończy, to byłyby okolice tu tych 280 zł, 277, czyli okolice poprzedniego szczytu, mniej więcej właśnie, może tak to strefą też wyznaczę, tak byłoby to może nieco bardziej precyzyjne. Gdzieś tutaj mamy opór, wyjście powyżej, rozliczając tą strukturę szczytów dołków, no to wyjście powyżej 280 na pewno byłoby takim sygnałem mogącym potwierdzać, że ta korekta się już zakończyła. No i myślę, że dopóki te notowania są poniżej 280, to ja tutaj będę jednak pozostawał pesymistą, zważywszy właśnie na tą analizę, którą Państwu przed chwilą przedstawiałem. No ale tak jak mówię, spółka na pewno tutaj warta do obserwowania już nawet na najbliższe sesje, jak te notowania będą się tutaj wokół tego poziomu 260 zł zachowywać. Pozostając w indeksie największych spółek PKOB, też bardzo ciekawa reakcja kursu akcji tak naprawdę. Tutaj możemy traktować ten ruch korekcyjny przez pryzmat korekty ABC, czyli mamy właśnie AB, C. Gdzieś tutaj potencjalny dołek tej fali C, tego odcinka C w tej korekcie, w
w okolicach średniej dwustuokresowej się zatrzymał. Jeśli tutaj popatrzymy sobie na dzień dolny, natomiast proszę zauważyć, że bardzo ważnym wsparciem był tutaj też poziom 40-60 okolice. Tak jak Państwo widzą, wcześniej konsolidacja była dość długa, wybicie górą, zasięg wybicia klasycznie można było właśnie wyznaczyć na 40-60. Także to wcześniej był ważny opór, po jego wybiciu pełnił rolę ważnego wsparcia i no de facto w pewnym sensie nawet moglibyśmy to rozliczać jako taki też istotny dołek tego całego impulsu wzrostowego, który tutaj te notowania wyciągnął na nowe historyczne maksima. No i jak widzimy w cenach zamknięcia, no to wsparcie bardzo ładnie zadziałało. Tu mieliśmy zdecydowanie też duże wolumeny wokół tego wsparcia w ostatnich sesjach i dzisiaj. No też jest trochę taki problem giełdy, że te obroty nie są zbyt duże, chociaż patrząc przez pryzmat PKO, no to wcale ten stosunek wolumenowy aż tak mocno nie odbiega gdzieś tutaj od tych poprzednich sesji. No i mamy odbicie znowu w górę po tym piątkowym młotku, więc sytuacja na pewno wygląda tutaj interesująco. No potwierdzeniem, że tutaj rzeczywiście byłaby korekta ABC i że mamy tutaj rzeczywiście dołek tej korekty, bo żadna się nie rozwinie w jeszcze jakąś większą stopę, no to myślę byłoby powrót. No tak naprawdę gdzieś tutaj powyżej tych 45 zł nawet, bo moglibyśmy przedłużyć ten prostokąt i to, no to już tak od góry trochę rozwinąć, bardzo, bardzo szeroka ta strefa oporu, ale wydaje się, że właśnie tutaj wyjście powyżej 45 zł, czyli potencjalny, jeśli tu rzeczywiście byłoby ABC, no to wyjście powyżej tego wierzchołka B, no to mogłoby być początkiem takiego scenariusza wzrostowego. No z kolei jako wsparcie bardzo mocno bym tu zwrócił uwagę na średnią dwustuokresową, bo no patrząc chociażby przez pryzmat tej średniej dwustuokresowej, no to banki wyglądają różnie. Niektóre rzeczywiście w taki ciekawy sposób się zatrzymały na tej średniej dwustuokresowej. Przynajmniej na dzień dzisiejszy jeszcze nie przełamały tej średniej, natomiast niektóre banki zdecydowanie poniżej tej średniej spadły. Więc też taką dysproporcję w tych bankach powoli widać. Trzecia spółka, tu już przechodzimy do MW40 i zacznę od Budimexu. No w Budimexie myślę warto obserwować średnią dwustuokresową i poziom 220 zł. Więc może tutaj też zaczynając od rozliczenia takiej struktury spadkowej, ewidentnie widzimy to maja 2017 roku przeszła ta struktura spadkowa, coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki, linia trendu spadkowego, wcześniej wyłamana linia wzrostowego, można było wyznaczyć linię trendu spadkowego, ważne wsparcie zostało pokonane. Na chwilę włączając się na okres tygodniowy, no nieprecyzyjnie, ale w pewnym sensie ta tygodniowa dwustuokresowa średnia została przetestowana. I teraz, co wydarzyło się dalej? Proszę zauważyć, że no mamy tutaj jesteśmy w tym momencie dołka. To oczywiście wtedy jeszcze nie widzieliśmy, że to jest ten tak zwany, może być przynajmniej tak zwanym twardym dołkiem, jakby struktura była spadkowa i taki scenariusz raczej to powinien być dominujący dalej. Natomiast co się wydarzyło? No, mieliśmy podejście pod średnią, ostatecznie wybicie tej średniej. Nie ma nowego szczytu raczej w strukturze, bo właśnie na poziomach tej strefy były okolice poprzedniego szczytu, to dokładnie było tu na 215, więc no nie za bardzo było to wybite. Doszło do 220, ale no tak jak Państwo widzą, niezbyt długo tutaj ten kurs się utrzymał i była korekta. I teraz rozważając całą tą korektę tutaj do 180 zł, widzimy, że nie ma nowego dołka. Wcześniejszy dołek był właśnie na poziomie tu 175, teraz nie mamy nowego dołka i znowu impuls wzrostowy i jest pierwszy atak na średnią dwustuokresową po jej przybiciu. Dodatkowo, jeśli notowania wyszłyby powyżej 220 zł, no to mielibyśmy nowy szczyt, zanegowanie struktury spadkowej, no i potencjalnie przejście w strukturę wzrostową, powrót do długoterminowego trendu wzrostowego. I teraz przełączając się na okres tygodniowy, proszę zobaczyć, jak to wygląda, to o czym mówiłem. Tutaj nie ma drugiego nowego dołka, jest atak na poprzednie szczyty. Jeśli tutaj by się to zmaterializowało, to no potencjalnie mógłby z tego wyjść nowy impuls wzrostowy w trendzie wzrostowym długoterminowym. Więc myślę, że to jest dość ciekawy scenariusz, który można obserwować tu właśnie tym punktem sygnalnym wyjścia powyżej 220.
Z kolei, jeśli chodzi o scenariusze spadkowe, no to oczywiście tutaj zrobienie nowego dołka, co byłoby praktycznie równoznaczne ze spadkiem poniżej 200-okresowej średniej tygodniowej. Więc tak dość daleko bym to wsparcie widział, jako istotne, bo dopiero na poziomie 175, kiedy obecnie notowania są po 215. Natomiast myślę, że tutaj taka z takiej średnioterminowej, czy nawet długoterminowej perspektywy też warto spojrzeć na Budimex. Następnie Amika. Jeśli chodzi o Amikę, to tutaj chyba tak naprawdę krótko opowiem. Potencjalna formacja odwróconej głowy z ramionami, no to prawe ramię tutaj było dużo problemów, bo niezbyt ładnie zostało ono wyznaczone. Natomiast wygląda na to, że materializuje się ostatecznie ta formacja. 140 pokonane, może też przyjdzie na chwilę na wykres tygodniowy. Przypominam, skąd się wzięło 140, istotne dołki, zniesienia Fibonacciego 38,2, 61,8 na tym poziomie. Bardzo precyzyjnie przebiegają. No natomiast widzimy, że tu zdecydowanie jeszcze dużo ma do pokazania Amika i jeśli rzeczywiście dalej by te notowania zwyżkowały, no to było fajne potwierdzenie rzeczywiście tej odwróconej głowy z ramionami. Czyli jaki jest ważny poziom? No oczywiście cała ta strefa 150 i teraz zobaczmy, średnia 200-okresowa tygodniowa przebiega na poziomie obecnie 154 zł. Wracam na wykres tygodniowy. Przepraszam, zwracam na wykres dzienny i na wykresie dziennym średnią 200-okresową mamy na poziomie 150, więc widzimy, że te średnie w skali dziennej i tygodniowej są bardzo blisko siebie, dodatkowo są bardzo blisko tej strefy oporu 140-150 zł, więc no jakby punkt sygnalny z tej formacji odwróconej głowy z ramionami mamy, linia szyjna 140 przebita, jest to też ogólnie istotne, był to istotny opór nie tylko biorąc pod uwagę GR-a, a niewiele poziomy 150, czyli też poziom oporu, dwie średnie w skali dziennej i tygodniowej, więc tutaj jeszcze po tych wolumenach dość ciekawych wyjście powyżej tych średnich byłoby naprawdę, mogłoby rozpocząć dość ciekawy scenariusz wzrostowy, potencjalnie nawet na zakończenie tej całej korekty spadkowej. No natomiast do tego mimo wszystko jeszcze dość sporo brakuje, no bo wyjście powyżej 150 to też, przynajmniej patrząc przez pryzmat wykresu, wcale nie będzie takie proste. Więc tak bym widział scenariusz wzrostowy. No, scenariusz spadkowy, negatywny, no to oczywiście nowy dołek. No i to gdzieś właśnie poniżej 115, by te notowania musiały spaść. No, w przeciwnym razie jakaś konsolidacja. I na takie tutaj bym poziomy zwrócił uwagę. I na koniec piąta spółka, Forte. To już chciałbym zwrócić uwagę na to, jak w jak fajny sposób można teraz tutaj interpretować ten dołek jako fałszywe wybicie, bo zwracałem Państwu uwagę, że ten poziom 45 zł jest bardzo istotny z punktu widzenia właśnie analizy technicznej. Tak rozpisując strukturę tych szczytów dołku, no nieco uproszczoną, tak? Tutaj oczywiście nie brałem każdego impulsu, ale biorąc pod uwagę takie ważne dla mnie poziomy, no to właśnie był jakby jeden impuls wzrostowy, korekta do 45 zł i drugi impuls wzrostowy, który na nowe historyczne maksima wyniósł te notowanie. Oczywiście tu można w drodze zdecydowanie lepiej rozpisać, czy może bardziej dokładnie, nie to, że lepiej, ale bardziej dokładnie rozpisać te szczyty dołki. Natomiast takie ogólne spojrzenie tej Państwu prezentowałem od dłuższego czasu i proszę zobaczyć, że z punktu widzenia wykresu dziennego, no zdecydowane mocne wybicie w dół. No jedyne pocieszenie, że było szybkie wybicie w górę i teraz notowania tu przebijając szczyt na poziomie 53 zł, no, zanegowały tą strukturę spadkową na wykresie dziennym i no tak naprawdę możemy na podstawie właśnie, na podstawie tej struktury szczytów dołków, to tak naprawdę ta korekta czy trend spadkowy został zakończony. No, żeby do tego powrócić, to notowania tak naprawdę musiałyby znowu spaść powyżej 40 zł. No, ewentualnie tutaj powoli zacząć budować też jakąś strukturę spadkową. Na razie ta struktura spadkowa została zanegowana. Teraz przejdźmy na wykres tygodniowy. Proszę zobaczyć, jak tutaj ciekawie wygląda zachowanie na poziomie 45 zł. Mocny spadek na dużym wolumenie, duża czerwona świeca. Natomiast kolejny tydzień, też duży wolumen,
Zresztowa świeca i te dwie świece tworzą nam formację objęcia hossy, czyli ta zielona świeca w całości obejmuje wcześniejszą spadkową. A z punktu widzenia wykresu miesięcznego, no mamy całkiem pokaźną formację młota. Tutaj tylko cień dolny i wysoko zamknięcie powyżej. Więc z tej perspektywy myślę, że jest kilka argumentów. Można tu zdecydowanie przytoczyć, że na forte być może ta korekta dobiega końca. Nie chciałbym może tu jeszcze mówić, że rzeczywiście na moment obecny z jakąś dużą, bardzo dużym prawdopodobieństwem możemy o tym mówić, bo mimo wszystko no widzimy, że te spadki były dość solidne, a spółka cały czas jest i czy to na okresie tygodniowym poniżej średniej, czy na okresie dziennym poniżej średniej, więc tu jeszcze może zwróćmy uwagę, że dzienna średnia to jest 65 zł, tygodniowa 61, też bardzo blisko siebie. Myślę, że to może pełnić rolę ciekawego potwierdzenia, właśnie wyjście powyżej tych średnich, czyli ogólnie wyjście powyżej 65 zł jako potwierdzenie potencjalnego tego odwrócenia korekty trendu spadkowego, powrotu do długoterminowego trendu wzrostowego. Więc przez taki pryzmat, myślę, można patrzeć i analizować wykres forte. Dobrze, tyle ode mnie. Przechodzę do Państwa propozycji. Lecimy po kolei. JSW, pierwsza propozycja. Jeśli chodzi o JSW, no tu zwracam Państwu uwagę na średnią 200-okresową, bo znowu od wielu lat spółka, no czy wielu lat, od 2 lat tak naprawdę, nie spadła poniżej średniej 200-okresowej. Tutaj wyjście i pierwszy retest średniej 200-okresowej zapoczątkowany, następnie trend boczny, średnia 200-okresowa, kolejny impuls wzrostowy, znowu mamy trend boczny, średnia 200-okresowa. No na razie średnia tutaj notowania znowu odbiły się od średniej, no ale cały czas gdzieś pozostają te notowania w strefie konsolidacji, czyli tak naprawdę coraz wyżej jest ta średnia, więc tu mocno bym na nią zwrócił uwagę, 492 zł, z kolei od góry to jest 110 opór, ale tak naprawdę widzimy, że no właśnie tutaj od połowy stycznia gdzieś wokół 100 zł te notowania cały czas JSW oscylują, więc tutaj po prostu podsumowałbym, że dalej mamy konsolidację. Od dołu bym mocno zwrócił uwagę właśnie na średnią 200-okresową, też oczywiście te wsparcie 89 czy 85 zł cały czas bardzo istotne, ich przebicie będzie potwierdzeniem sygnału ze średniej, no bo oczywiście wcześniej musiałaby być średnia przebita, żeby 85 też zostało przebite, natomiast pozytywnych scenariuszy wyjście z tej konsolidacji, która trwa tak naprawdę też już no, ponad pół roku. Więc tak bym tutaj rozpatrywał JSW przez pryzmat takich poziomów. Dino Polska, zaskoczenie dla mnie trochę, bo tu raczej Państwu próbowałem powoli budować jakiś scenariusz na odwrócenie tego trendu. Znaczy zaskoczenie, może nie tyle zaskoczenie, bo jednak trend był wzrostowy, mamy nowe szczyty zgodnie z trendem, chociaż było pewne zaburzenie tej struktury wzrostowej, czyli no wcześniej ładnie co 8 zł poruszała się spółka i tutaj było pierwsze zaburzenie tej struktury, bo gdzieś tutaj kolejne 8 zł wynikało na 86 zł, zatrzymało się to najpierw na 84, potem na 88 bodajże było, tak nawet 80, tak 88, więc tutaj ta struktura była zaburzona, ale też jako istotny poziom wskazywałem Państwu 78 zł, on został utrzymany, to wsparcie i teraz mamy nowe maksima historyczne na tej spółce, więc znowu tak naprawdę, jeśli byśmy sobie podtrzymali tą strukturę 8 zł, chociaż ona troszeczkę była tu zaburzona, no ale jeśli byśmy sobie zatrzymali, no to wychodzi z tego, tu mieliśmy 86, tak? Czyli gdzieś 94 zł, no to ustawmy to na tym 94 i zobaczymy, jak te notowania będą się tutaj zachowywać, czy dalej po tych 8 zł, czy coś innego się tutaj na Dino Polska wydarzy. Też powoli bym od tego scenariusza 8 zł odchodził mimo wszystko, bo tu ewidentnie widać, że oporem było bardziej 84-85 zł, no ale mimo wszystko na razie
dla celów teoretycznych, tak to może nazwę, zostawmy sobie 94. No, nie widzę, trudno mi się tutaj na Dino Polska dostrzec jakieś negatywne sygnały, no bo mamy nowy szczyt, spółka porusza się zgodnie z trendem, więc technicznie trudno tutaj mówić o jakichś większych problemach na razie. Dobra propozycja, Alior. Alior też jest tym bankiem, który ładnie się zatrzymał w okolicach średniej dwustuokresowej, czyli znowu bardzo duży wolumen, duży cień dolny, ostatecznie wyjście powyżej, zamknięcie powyżej tej wyznaczonej strefy wsparcia, czyli z tych tutaj, z tego podwójnego szczytu z pierwszej połowy 2017 roku. Tutaj też linia trendu została obroniona. No i widzimy też 72 ważne wsparcie. Zresztą, czy coś kojarzy, że Państwu wspominałem o tym poziomie 72, jak to właśnie traktować? Czy wsparcie właśnie na poziomie cen zamknięcia bardziej, czy tutaj po tym cieniu dolnym? No, okazało się, że cień dolny mamy drugi, taką trochę formację podwójnego dołka. W pewnym sensie można mówić, wszystko też miało miejsce w 2018 roku, więc na pewno tutaj warto na ten poziom 72 zwrócić uwagę i tu bym Państwa zostawił z tym poziomem jako ważne wsparcie. No dopóki jest powyżej, no to widzimy notowania powyżej średniej, powyżej linii trendu wzrostowego, tutaj też patrząc przez tą strukturę szczytów dołków, no cały czas tak naprawdę, tu mieliśmy dołek nowy historyczny, więc to jest ostatni dołek, więc 72 bardzo ważne wsparcie. I myślę, że dopóki notowania są powyżej tych 72 zł, no to przynajmniej ja na Alior tu technicznie patrzyłbym no bardziej optymistycznie. Natomiast spadek poniżej, no to oczywiście by to moją perspektywę zmieniło raczej na taką, że ta korekta może się rozciągnąć. Bo chociażby patrząc w takiej skali tygodniowej, to proszę zobaczyć, mieliśmy tutaj impuls wzrostowy, dołek, impuls wzrostowy na nowy historyczny szczyt, więc dołek pozostaje w okolicach 60 zł. Tak patrząc nieco szerzej, to tutaj też jest 60 zł, ważne wsparcie. Dołek ostatniego impulsu wzrostowego z takiej szerokiej skali, więc na takie dwa poziomy bym zwrócił uwagę. 72, no bardziej krótkoterminowy, no bo bliżej tego, tej obecnego kursu akcji, 60 oczywiście zdecydowanie dalej. Wistula. Tu już na krótko, bo też myślę, nie mam specjalnie nic do dodania. No, to co mówiłem tydzień temu, szeroka konsolidacja 4, 6 od dołu, 5-3 od góry, 5-4 to na cień górny przez chwilę był zrobiony. No i te notowania respektują 4-6, respektują 5-3, były tu już dwie próby, dwa testy obydwu tych poziomów. No i niespecjalnie widzę chyba tutaj jakieś inne sygnały, inne ważne poziomy, więc tym bym Państwa po prostu zostawił i no jakiś scenariusz na razie tutaj bym podawał konsolidacji na tych poziomach cenowych. Azbis? No Azbis, widać problemy zdecydowanie z tym wyjściem powyżej 3,5, bo trzykrotnie się to już nie udało. No z drugiej strony widać też jednak, że niespecjalnie na razie jest chęć do spadków na tym walorze, bo mimo wszystko 3,3 zł jest bronione. No tu oczywiście luka spadkowa pierwsza po przecenie w Stanach i taka reakcja na Azbisie. Też widzimy, że to szybko dość wróciło. Była kolejna luka spadkowa. Mimo wszystko ostatecznie też zakończyło się to wyjście powyżej 3,3. Ostatnie luki są wzrostowe. Tutaj mam właśnie jedną, drugą wzrostową. 3,3 obronione. No ogólnie widzimy, że ten struktura jest kontynuowana wzrostowa. No powyżej 3,3 ten kurs akcji na razie się utrzymuje, linia trendu tutaj też jest powyżej tych notowań, powyżej średniej dwustuokresowej. No jedyny mankament, czy może nie jedyny, ale jeden z tych mankamentów, jaki można tutaj dostrzec, to oczywiście problem z wyjściem powyżej 3,5 zł. Myślę, że to obecnie jest największe zagrożenie dla Azbisu z punktu widzenia analizy technicznej, czy uda się to zrobić. Tym bardziej, że no, ryb też nie rozpieszcza ogólnie. To tydzień temu sobie zaczęliśmy spotkanie od analizy wykresów indeksów naszych polskich,
Więc to na pewno też jest, ma jakieś przełożenie na wycenę ASBIS-u i czy też na sentyment do spółki, przynajmniej taki krótkoterminowy. No i takie zagrożenia bym na pewno widział z punktu widzenia tej analizy technicznej. Więc na pewno najbliższe wsparcie 3.3. Myślę, warto przyjrzeć się też tej średniej, tej linii trendu wzrostowego. No i ostatecznie no poziom 3.1, 3 zł, tak, tutaj spadek poniżej 3 zł byłoby na pewno mocno negatywnym sygnałem. Chociaż tak naprawdę 3.1 jest bardzo ciekawe i już na to też można by zwrócić uwagę, bo wcześniej się zatrzymało na 3.1, taka krótka korekta po tej mocnej przecenie w Stanach, co oczywiście przełożyło się na naszą giełdę. Też ostatecznie 3.1 wybrane w cenach zamknięcia jest na 3.1. Tutaj też się ta linia trendu przebiega na 3.1 w taki sposób wyznaczona, więc 3.1 też na pewno bardzo tutaj ciekawy poziom, a poniżej średnia dwustokresowa, no to by zwrócił uwagę. Też widzimy przez 17 roku i 18, nie, w 17 roku ciekawie. W 18 jeszcze tu nie było testu średniej, tu było pod koniec 17, więc 17 rok ciekawy pod kątem średniej. Odbicie od średniej, spadek poniżej, retest średniej od dołu, nie udało się wyjść i potem zatrzymanie na średniej, ostatnie wyjście powyżej średniej, korekta do średniej i nowy szczyt, więc w 17 roku działa ta średnia, także dalej bym tutaj zwrócił uwagę jako istotne wsparcie na średnią dwustookresową. PCM, no tutaj płynność nie rozpiesza na PCM, ale spójrzmy na wykres, jak to wygląda. Była próba wyjścia powyżej średniej, nie udało się. Ostatecznie ten kurs akcji zanurkował. 27 zł na pewno istotne wsparcie. Na razie no bronione, ale też widzimy, że obrotu tutaj nie ma. Może trochę martwi, że popyt jest aktywnie, a z drugiej strony dobrze by się, że nie ma podaży i gdzieś ten kurs akcji oscyluje wokół 27 zł, natomiast no zdecydowanie przez przyzwać analizy techniczne trzeba mieć, zdawać sobie z tego sprawę, że płynność jest niska, specjalnie się tym walorem nie handluje i no to automatycznie może mieć duży wpływ na wahania tego kursu akcji, a to na analizę wykresu. No, z szerszego spojrzenia no to 25 zł, czy nawet tu poniżej, prawie 24, ważne wsparcie, bo są gdzieś to też historyczne dołki. Myślę, to na co warto zwrócić uwagę, to mamy dużą spadkową świetlność. No tutaj ogólnie mamy taki duży impuls spadkowy, zaczął usuwać od drugiej połowy 2017 roku tutaj do października, listopada. I proszę zobaczyć, że odbicie, ta duża wzrostowa świeca na zwiększonym wolumenie. I potem to rosło, natomiast no, brakuje nowego szczytu, który jest na 34, cały czas poniżej linii trendu spadkowego, więc też gdzieś ten trend i trochę zniżkowy. Tak jak ja to tutaj wprowadzam takie, niedawno wprowadziłem określenie zniżkowa konsolidacja i myślę, że pasuje też do PCM. W gruncie rzeczy trudno mówić o jakimś wyraźnym trendzie spadkowym, bo tak jak widzimy, niespecjalnie są te nowe dołki. Notowania też gdzieś tam daleko nie odbiegają od ceny z debiutu. Przy czym tutaj przypominam, że mówię o jakieś skontowane o dywidendy, więc tutaj oczywiście ta cena została obniżona o te wypłacone dywidendy. No ale ewidentnie jakiś tutaj też linię trendu spadkowego możemy wyznaczyć. Więc tak bym patrzył na PCM i mocno bym wziął pod uwagę tą niską płynność. Sygnity, sprawdźmy tą spółkę, chociaż tutaj to już w ogóle chyba analiza techniczna nie bardzo. Natomiast jak miałbym coś powiedzieć przez pryzmat ESEK, to zwróciłbym uwagę na wyjście powyżej średniej. Gdzieś tutaj możemy przedłużyć też jakąś starą linię trendu spadkowego. Tak wyglądało z perspektywy tygodniowej, jak ta linia została wyznaczona. Więc jeśli ktoś by tutaj naprawdę chciał się sugerować techniką, to na wykresie dziennym średnia pokonana, opór to jest właśnie tutaj 4,20 okolice powiedzmy. Cały czas tutaj w okolicach jest ta linia trendu spadkowego, więc teoretycznie wyjście powyżej
4,20 byłoby ciekawym sygnałem, natomiast niewiele wyżej jest 4,5, luka spadkowa, też istotny kolejny opór i na to na pewno na te poziomy bym tutaj zwrócił uwagę przy próbie oceny, gdzie ten kurs akcji może dalej podążać, właśnie posługując się analizą techniczną. Eurocash. No, euro trudno analizować tak naprawdę, myślę, albo może inaczej, trudno szukać jakichś pozytywnych sygnałów, przynajmniej mnie jest trudno, bo wygląda jak wygląda. Tu prawie przetestował 20 zł. Zobaczmy wykres tygodniowy, jak to wygląda. Więc no tu, no technicznie to ja myślę, że trudno byłoby mi tu wskazać jakieś pozytywne sygnały, tak nawet myślę, gdzie by ten kurs akcji musiał zwyżkować, abym zmienił to moje negatywne nastawienie. No nawet jeśli tygodniowym widać, że znajdowały wsparcie notowania to w okolicach 25 zł, więc tak może najpierw właśnie gdzieś w okolicy tych 25 zł, natomiast no cały czas na pewno duże problemy na wykresie wysoko jest 10 zł, tak myślę, że ten scenariusz wyjścia powyżej 30, tutaj coraz bliżej średnia 200-kresowa. Myślę, że zanim te notowania do tych 30 zł tutaj odbiją, to ta średnia też tutaj zdąży dojść do tych 30 albo i poniżej. No i cały czas scenariusz domknięcia tej luki spadkowej. No, poziomy daleko oddalone, ale no, na moment obecny struktura jest spadkowa, nawet tutaj poczynając od tej luki spadkowej, struktura jest spadkowa, mamy coraz niższe szczyty, coraz niższe dołki. Więc może podsumuję to też tak, że trudno mieć tu znaleźć jakieś takie ważne poziomy, które przynajmniej dla mnie pełniłyby rolę właśnie ewentualnej zmiany sentymentu do spółki. No być może zwróciłbym uwagę na ten szczyt. To jest gdzieś tutaj, myślę, że to jest 26,5 zł mniej więcej. No okolice 26,50, no bo tak naprawdę mieliśmy szczyt, dołek, ostatni szczyt i notowania skoro do 20 zł, więc w tej strukturze tak powiedzmy krótkoterminowej, no to 26,50 to jest ostatni szczyt, więc ewentualnie wybicie tego szczytu może krótkoterminowo można by interpretować pozytywnie, no ale poza tym wydźwięk no, tygodniowy chyba mówi sam za siebie, zresztą dzienny z tą wielką luką spadkową też. Kania. No na Kani fajne rzeczy się ostatnio dzieją. Duże obroty, duża zmienność, ciekawe sygnały. Także tutaj o Kani zwracałem, pierwszy raz sobie mówiliśmy chyba mniej więcej gdzieś już po wybiciu tej linii trendu spadkowego. Wtedy Państwu zwracałem uwagę, żeby z tego nie wyszło coś na wzór sytuacji z początku 2017 roku i po 2018 tak naprawdę mieliśmy prawie że analogiczną sytuację, znowu wyjście powyżej tej linii trendu spadkowego i szybki powrót. No oczywiście różnica jest taka, że na razie nie mamy nowego dołka. Tutaj notowania wcześniej też na tym dołku 2 złote długo się konsolidowało, ostatecznie był ruch w dół, a tutaj mamy w okolicach 0,30 konsolidację, znaczy konsolidację, przepraszam, te notowania no tutaj znowu spadły do 0,30, ale nie mamy nowego dołka i znowu się pojawiają jakieś duże wolumeny, czego też zabrakło tutaj w 2017 roku. Mamy duże wolumeny i znowu jakieś mocne odbicie, ostatnie sesje, znowu atak na średnią 200-okresową. Także myślę, że tutaj jeśli mielibyśmy budować jakiś taki pozytywny scenariusz, to wyjście powyżej złoty 80 tych okolic tej strefy oporu, może oddalę skąd się wzięło, to by było tak. No przede wszystkim notowania by w końcu odbiły mocno w górę od średniej 200-okresowej. No i mielibyśmy zrobiony nowy lokalny szczyt. No bo tutaj to jest na pewno istotny szczyt. Poza tym widzimy historycznie wcześniej były tu też dość istotne, no więc wyjście powyżej tego złoto 80 i okolic złoto 80 byłoby na pewno pozytywnym sygnałem tego scenariusza jakiejś większej korekty wzrostowej. Myślę, że na razie przez taki pryzmat moglibyśmy o tym mówić, korekcie wzrostowej, gdzie z tyłu głowy mając oczywiście, że w końcu ten trend też się musi zmienić, spadkowy, długoletni. No i to oczywiście może być takim zalążkiem zmiany tego trendu spadkowego, natomiast myślę, że nie chciałbym
Tutaj używacie jeszcze takich stwierdzeń, że wyjście powyżej złoty 80 będzie już tym sygnałem zmiany trendu spadkowego. Więc bym jeszcze tutaj traktował to przez pryzmat korekty wzrostowej. No też jak sobie zobaczymy tak naprawdę w takiej szerszej skali, to rozliczając szczyty, dołki, to tu mamy szczyt, dołek, no i tak naprawdę szczyt jest tutaj, na poziomie 2,6, 2,5. Tak, tu mamy ostatni szczyt w takiej długoterminowej strukturze. Tutaj nie było nowego doka, więc ten szczyt cały czas pozostaje ostatnim szczytem. Tutaj też nie było nowego szczytu, więc pozostaje niezmienny i mamy nowy dołek, tak? Czyli poprzedni szczyt jest dopiero na 2,6. Więc w takiej szerokiej strukturze patrząc, tu też na pewno jest istotny opór, jeśli chodzi o patrzenie na trend. Więc tak bym tu widział kanie. Oczywiście negatywny scenariusz to zrobienie nowego dołka, czyli gdzieś tu spadek poniżej złoty 3, złoty 30 groszy. ABC Data, o tutaj krótko, bo spółka pozostaje w konsolidacji. Myślę, że na przykład naprawdę męczącej konsolidacji wokół tych 2 zł gdzieś się porusza. Problemy z wyjściem powyżej, no przynajmniej też tutaj dołki są podtrzymywane, średnia 200-okresowa tutaj niezmiennie utrzymuje, że dopóki 2 zł jest średnia 200-okresowa, to można mieć tutaj cały czas być pozytywnie nastawiony, patrząc przez pryzmat kursu akcji, chociaż im dłużej trwa ta konsolidacja, tym chyba ten optymizm trochę maleje i no dobrze, żeby tutaj w końcu jakaś reakcja tych notowań była inwestorów, żeby się bardziej określili, w którą stronę tutaj prognozują, jakie mają oczekiwania z ABC daty. No bo, tak jak mówię, to już naprawdę powoli przechodzi w taką dość mocno męczącą konsolidację. Skarbiec. Tutaj niezbyt często analizujemy, więc sprawdźmy, jak wyglądają notowania. No ładnie wybiły górą z tego trójkątu spadkowego. Pamiętam, że o Skarbcu sobie mówiliśmy niedawno, ale chyba, przepraszam, powiedziałem chyba trójkąta spadającego, oczywiście chodziło o trójkąt równoramienny, a linię trendu spadkowego. No, płynność też raczej nie jest jakaś super na Skarbcu, natomiast może tak patrząc z punktu widzenia wykresu tygodniowego już to, na co myślę warto zwrócić uwagę, że jakaś struktura wzrostowa szczytów toków się tu mimo wszystko rysuje. No bo mieliśmy dołek, nowy szczyt, nie ma nowego dołka, nowy szczyt, widzimy, że jest wyżej, nowy szczyt. Nie ma nowego dołka, więc de facto można cały czas ten dołek traktować jako ostatnie 21 zł. To nie zostało pokonane, chociaż były pewne problemy. No i mamy nowy szczyt. No, tak trochę niewyraźnie tu jest wyjście tego 31, ale mimo wszystko zobaczymy, co kolejne sesje przyniosą, czy to będzie poprawione. Więc jakąś strukturę wzrostową możemy tu dostrzec. No, na pewno możemy dostrzec też wybicie takiej linii trendu spadkowego, więc kilka na pewno jakichś pozytywnych sygnałów można tutaj dostrzec z punktu widzenia właśnie analizy technicznej. I to myślę, że czego bym nie chciał zobaczyć, to spadek poniżej średniej 200-okresowej, chociaż ona tak trochę widzimy niemrawo tutaj działa, bo dość duże wahania są wokół tej średniej i nie jest zbyt precyzyjna. Natomiast jeśli mamy mówić o szukać jakiegoś takiego sygnału, żeby ten kurs akcji podążał w górę systematycznie, no to myślę z punktu widzenia analizy technicznej dobrze, żeby ta średnia została już utrzymana i ta struktura wzrostowa była dalej budowana, coraz wyższych szczytów i dołków. Więc ze wsparcia zwróciłbym uwagę na średnią 200-okresową, okolice obecnie 28 zł, a poza tym no ta linia trendu spadkowego, jakiś jeszcze jeden retest, chociaż tu już jeden mieliśmy, no ewentualnie taki scenariusz, więc tak bym widział skarbiec. No ale płynność też mimo wszystko troszkę tutaj pozostawia do życzenia. MPH to jest bodajże Master Farm, tak, sprawdźmy. Oczywiście spółka dość mocno chyba zaskoczyła rynek, patrząc przez zachowanie kursu akcji i tej wolumeny, szacunkowymi wynikami. Przecież to by chyba, teraz nie pamiętam, chyba były szacunki. Nie pamiętam, czy to był cały raport, czy szacunki. W każdym razie za 4. kwartał pokazała dość fajny
zysk praktycznie 2 razy większy niż w czwartym kwartale 2016 roku. No i mieliśmy tutaj odpowiednio to zdyskontowane przez rynek. No ale widzimy przez pryzmat analizy technicznej, no to pewności tu za bardzo nie ma. Trudno myśleć tutaj o analizę techniczną jakąś rzetelną. Spółka też nie jest jeszcze zbyt długo notowana, praktycznie wcześniej od debiutu w 2016 roku długo wokół ceny właśnie z debiutu. No w okolicach tych cen powyżej 6 zł się poruszała. No chyba bym właśnie zwrócił uwagę na ten dobry raport, no, tak pokażę ocenić, tak, skoro spółka w czwartym kwartale podwoiła zysk netto, to raczej chyba mogę tutaj śmiało użyć stwierdzenia, że był to dobry raport. Duże wolumeny, odbicie, jakiś nowy szczyt się pojawił, jakbyśmy tu mieli tą strukturę rozliczeń, to mieliśmy szczyt, nowy dołek, nie ma nowego dołka, jest nowy szczyt, tutaj też powoli od początku 2018 roku buduje się ta struktura wzrostowa. No oczywiście płynność pozostawia wiele do życzenia, a notowania chociażby cały czas są poniżej średniej 200-okresowej, więc na takie czynniki może bym tu zwrócił uwagę. A PRC to bodajże Pruchnik. Tak, Pruchnik, no tutaj myślę technicznie nie ma za bardzo co mówić, skoro spółka w opcjach strategicznych rozważa sprzedaż marki Pruchnik, no to no raczej nie należy to interpretować pozytywnie. W końcu Pruchnik jest z tego znany. No sama spółka nazywa się Pruchnik, byłoby to co najmniej dziwne, żeby Pruchnik był notowany na giełdzie, a nie miał praw do tego znaku towarowego. No więc to raczej samo w sobie mówi, że przed dużymi problemami stoi spółka, jeśli chodzi o dalszą działalność. Więc może podsumuję krótko technicznie, no przede wszystkim poniżej linii trendu, poniżej średniej 200-okresowej, a do tego spółka zdecydowanie spadła poniżej złotówki, jest spółką groszową, obecnie w okolicy 50 groszy, może nie pełni za komentarz do tej spółki. Amikę przedstawiłem na początku, więc przechodzę do Selwity. To może też krótko, no bo tak naprawdę niewiele się tutaj dzieje. Państwo co tydzień to zgłaszają. Tak kojarzę, że na każdym spotkaniu sobie mówimy o Selwicie, więc nic się tu nie zmieniło. Te wsparcia, o których mówiłem, są podtrzymane. Zwróćmy uwagę na 50 zł, ten niebieski prostokąt, jego dolne ograniczenie, średnia 200-okresowa. Tu też od tej mocnej przeceny luki spadkowej buduje się struktura wzrostowa. Coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki, też te szczyty wcześniej zostały pokonane przed jeszcze tą luką spadkową. Korekta, nie ma nowego dołka, jest nowy szczyt, na razie nie ma nowego dołka w tej korekcie. Przepraszam, montowania też powyżej średniej, więc na Selwicie no płynność, na pewno płynność. To jedna uwaga, no, a też patrząc na tą strukturę i pewne istotne wsparcie, no to na razie notowania są powyżej tych poziomów. Enea, ok, już przechodzimy do Enei. Enea, jak cała zresztą energetyka, tydzień temu też sobie omawialiśmy całą energetykę ostatecznie i od poprzedniego tygodnia nic nie zmieniło. Gdzieś te, tak, to jest też ciekawe, że praktycznie na każdej spółce, no, przepraszam, na każdej, oprócz Auronu, to na Enei Energii PGE mamy 10 zł jako wsparcie. Chociaż ja tu bardziej upatruję silniejszego wsparcia na poziomie 9,5. Natomiast 10 zł też na pewno istotny poziom. Poza tym widzimy strukturę korekcji na coraz niższe dołki mocno, to ta dynamika tych spadków też myślę jest niepokojąca, jak mielibyśmy rozważać, że ten impuls końca 2016 roku to był impuls zmieniający trend, no to no, nie wiem, czy nie jest zbyt dynamiczna ta korekta na energetyce i już nie ma zbyt dużych zasięgów tak naprawdę, no bo praktycznie cały ten impuls, czy większość tego impulsu, zresztą zmierzmy sobie Fibonacci. A co? No już widzimy tu znacznie powyżej 61,8 ta korekta, ten impuls spadkowy się wydłużył. Więc na to myślę warto zwrócić uwagę. Poza tym na jej, tak jak mówię, struktura spadkowa, trend spadkowy poniżej średniej, skala kolejne wsparcia połamane, obecnie jest na nowych dołkach, w okolicach nowych dołków. Jedyne wsparcie, jakie widzę, to właśnie w tym około poziomie 10 zł. Poza tym
No raczej wszystko przemawia z tego punktu widzenia wykresu, wszystko przemawia przeciwko spółce. Zmienić to może wyjście powyżej 10 zł. To oczywiście istotny opór obecnie. Też tutaj w połączeniu z 10, to jest chyba 10,30, tak 10,30 to są poprzednie dołki, więc pierwszy istotny op, do tego ta linia trendu spadkowego dość mocno nachylona. Także tutaj, przepraszam, 11,30, nie 10, a 11,30, tu 11 zł, także tam chyba mi się wkradł błąd. Więc 11, 11,30 ten opór. Tutaj z linią trendu spadkowego to przede wszystkim do pokonania, chociaż zdecydowanie więcej tu spółka musi pokazać. Ale oczywiście musi być jakiś początek obecnie. Dla mnie byłyby to właśnie te poziomy. Czy będzie nagranie? Padło pytanie, teraz doszedłem do tego pytania na czacie. Będzie nagranie. Tutaj co tydzień z każdego udostępniamy nagranie na kanale YouTube naszym stowarzyszenia, można też na naszej stronie to odnaleźć w komentarzach tekstowych do właśnie w atrakcyjnych spółkach, do komentarzy tekstowych oczywiście do wykresu. Stalex, pod kolejna propozycja. Tutaj 4 zł, tak jak mówię, to mówiłem tydzień temu, linia trendu wzrostowego 3,9, więc taki myślę margines w pewnym sensie można by dla tych 4 zł zastosować. No i spadek poniżej 3,9 by było tyle negatywny, że mamy po raz kolejny odbicie od średniej 200-okresowej, czyli wszystko tutaj wcześniej ładnie działało zgodnie z tą średnią. Nawet tutaj notowania spadły poniżej tych 4 zł wcześniej, poniżej średniej 200-okresowej był ładny retest, ale zatrzymało się na linii trendu. Wyjście wyżej na nowy szczyt, tylko znowu podobna sytuacja jak w CCC. Wcześniej były duże problemy z tym poziomem 4,3,4,4. Widzimy, że 4, pierwsze podejście zatrzymało się nieco poniżej, drugie podejście cienie górne, notowania nie mogły tu zbyt długo się utrzymać, trzecie podejście wyjście na 4,5 i prawie 4,6, ale szybki powrót. No a teraz dwie, tutaj się bawiły duże, mocne czerwone świece, tak dwie sesje z 4,5 spadły na 4. Więc znowu potwierdzenie, że są problemy na tych wyższych poziomach. Notowania znowu poniżej średniej 200-okresowej. Myślę, że jak tutaj 4 zł zostanie pokonane, potwierdzenie w wybiciu linii trendu wzrostowego i wtedy myślę, całkiem dużym prawdopodobieństwem można by oczekiwać, że ta struktura korekcyjna na stale eksporcie może się mocno rozwinąć. Więc tu takie poziomy na pewno bym zwrócił uwagę. Selfita była, więc przechodzimy do POSA, czyli PO ticker. No na PO może też tutaj krótko podsumuję, bo no de facto tutaj dalej bym na PKO mówił o takiej zniżkowej konsolidacji. Podoba mi się to określenie, będę z niego korzystał. Może nawet je kiedyś opatentuję, tak żartując. Natomiast to, co się dzieje na PKO, no przede wszystkim nieudane wybicie na pewno wcześniej górą, poniżej linii trendu spadkowego, a wręcz takiego kanału spadkowego było wybicie górą na nowy szczyt. To no, ostatecznie widzimy, szybko notowania powróciły, ale mimo wszystko bronią w średniej 200-okresowej. Chociaż ona tak trochę idzie bokiem, ale mimo wszystko ta korekta po wcześniejszym wybiciu, skoro się zatrzymała na tej średniej 200-okresowej, to już w pewnym sensie świadczy o pewnej sile popytu. No natomiast z drugiej strony widzimy, że zatrzymało się, ale też weszło w taką konsolidację. Gdzieś tu 128 od dołu, 126, a od góry 134. Więc tak naprawdę właśnie myślę, że obecnie bym zwrócił uwagę na te dwa poziomy. Właśnie tutaj od dołu szeroko 126-128, średnia rysowa o 34. Tak bym na te dwa poziomy na PKO zwrócił uwagę. Jak sobie zobaczymy na wykres tygodniowy, no to proszę, to też się troszeczkę wyjaśnia, skąd taka inna reakcja na 120. Przepraszam, coś znowu pomyliłem z tymi poziomami jeszcze raz. Od dołu 128, od góry 134. Jeśli pomyliłem poziomy, przepraszam. Natomiast widzimy też, że tu na poziomie 135, 134 przebiega linia trendu, Boże, linia trendu. 200-okresowa średnia krocząca ze skali tygodniowej. Jest zdecydowanie silny opór. No i tutaj wyjście powyżej. W połączeniu ze zrobieniem mimo wszystko nowego szczytu, no to to mogłoby być właśnie kolejnym argumentem za kontynuacją tego.
impulsu wzrostowego. Tak patrząc tygodniowo, to proszę zobaczyć, mamy dołek, szczyt, dołek, ten cień dolny, nowy szczyt, dołek, nie ma nowego dołka. Tutaj ten cień dolny gdzieś do 121, 122 doszedł. Tak, tu low jest 121,5 zł, więc po cieniach jednych nowy dołek z takiej skali tygodniowej byłoby gdzieś tutaj na 120. Na razie tego nie ma, więc no to na pewno jakiś pozytywny argument. No negatywny, no to oczywiście cały czas jesteśmy poniżej istotnego oporu w postaci tej średniej. To też bym cieszył, jest ciekawa sytuacja na PKO, bo na dziennym to średnia pełni rolę wsparcia, na tygodniowym rolę oporu. Też taka ciekawy zbieg okoliczności. W indeksus tutaj mówiłem Państwu o wsparciu 9 zł, dopóki było powyżej 9 zł, mówiły tutaj moje, raczej budowałem scenariusze wzrostowe pozytywne, spadło poniżej 9 zł. No i widzimy, ta przycena została wyciągnięta, korekta się zdecydowanie wydłużyła. Cały czas nie wykluczałbym tej testowania poziomu 6,5, czyli średniej, tu przeszedłem na skalę tygodniową, mamy średnią tygodniową, dwustookresową, bo też widzimy, że właściwie w połowie 15 roku, 12 roku było wybicie powyżej tej średniej i od tego momentu no, zdecydowanie nawet w pobliżu tej średniej notowania nie spadły. Myślę, że mimo wszystko cały czas ma wierzytelności. Nie cieszę się dobrym sentymentem, jeszcze ten sentyment się nie odwrócił na pozytywny. Dużo się też wyjaśni w 2018 roku, jakie podatki będzie płacił KRUK, który zapowiadał, że będzie płacił podatki ze stopą efektywną 19-20%, a płacił zdecydowanie nisko, więc tutaj ciekawe, jak to będzie wyglądało. No, a jeśli chodzi o indeks, są to, tak jak mówię, na razie przyszliśmy w jakąś strukturę korekcyjną, ona się może, moim zdaniem, może wydłużyć. Na razie no, płynność pozostawia wiele do życzenia. Na razie widzimy, są coraz niższe do wcześniej były problemy z nowym szczytem. No więc tak to wygląda. No przede wszystkim na pewno powyżej 9 zł by się tu przydało, a na razie notowania 8,4, 8,2 w tych okolicach. Więc na takie poziomy bym zwrócił uwagę na indeksusie. KGHM stoi w miejscu od kilku sesji. Co tu dużo mówić? Ogólnie widać zdecydowanie problemy. Na poziomie 130, powtórzę to jeszcze raz. Obecnie notowania poniżej średniej. Jedyne co to okrągły poziom, okrągła cena 100 zł. Oczywiście istotne wsparcie niewiele powyżej 105, jest tak naprawdę tutaj jest taka strefa 100-105, o tym też już nie raz Państwu mówiłem. No na chwilę to jest tygodniowy przełącze, tutaj mi się też widać, skąd takie inne poziomy mamy. Średnią tygodniową na poziomie 99 zł, prawie też 100, więc to jest na KGHM no bardzo ważne wsparcie. Myślę, że tutaj wszyscy się z tym zgodzimy i nawet może bym takiego stwierdzenia użył, że chyba nie ma analityka technicznego, który by nie upatrywał na poziomie 100 zł istotnego wsparcia dla notowań KGHM. No i myślę, tyle tutaj podsumowań więcej nie jest, nie ma takiej potrzeby. Także przejdźmy do kolejnej spółki. Airlis buduje coś na kształt podwójnego dołka. Mieliśmy jeden dołek, dość duże wolumeny się tu pojawiły przez moment. Teraz korekta tego dołka, przepraszam, retest tego dołka. Na razie nie został wyznaczony nowy dołek, 4 zł jest broniony. Natomiast jeśli to byłaby formacja podwójnego dołka, przepraszam, jeśli by to rzeczywiście była formacja podwójnego dołka, no to w tej formacji punktem sygnalnym jest wybicie szczytu pomiędzy tymi dołkami, a szczyt mamy na poziomie 4,80, co też sobie zobaczymy, jest zgodne ze zniesieniem 61,8. Skąd jest to zniesienie? Przejdę na chwilę, na dołek jest tygodniowy. Proszę zobaczyć, jak to mierzenie jest wyznaczone, czyli tutaj dołek z początku 16 do szczytu z początku 17. No i przy okazji widzimy, tutaj wcześniej się to pokryło ładnie z tygodniową średnią dwustokresową, ale jednak struktura spadkowa przeważyła,
Widzimy, że mamy tą strukturę spadkową, która się dość mocno rozdawała. Więc to jeśli 4,8 byłoby wybite i ta formacja podwójnego dołka by się materializowała, no to bardzo ciekawie by się mogło tutaj, ciekawym potwierdzeniem tego mogłoby być wyjście powyżej średniej dwustokresowej tygodniowej, no i przy okazji wyjście powyżej okrągłej ceny 5 zł. Więc z pozytywnych scenariuszy właśnie na 5 zł bym zwrócił uwagę. A poza tym, tak jak widzimy, Elvis jednak w strukturze korekcyjnej, spadkowej i poniżej chociażby tych średnich, no i może tyle tutaj podsumowania. No na pewno ważne wsparcie 4 zł, 3,9, taka strefa wsparcia, już też widzimy cienie dolne, cena zamknięcia też będzie 4 zł, tutaj można by taką strefę też poprowadzić, więc 4 zł też na pewno ciekawe wsparcie. Ale struktura zdecydowanie ostatnie miesiące, a wręcz ostatni rok, to jednak struktura spadkowa i spadki notowań. Salon Pharma, CLN. Tutaj też krótko, bo nic się nie dzieje, konsolidacja trwa w najlepsze. Można zwrócić uwagę mimo wszystko na problemy na średniej dwustokresowej, bo ta konsolidacja troszeczkę w ostatnich miesiącach, ostatnie półrocze troszeczkę się zamknęła tu na poziomie 35 zł, czyli na 38 dawno już nas nie było, 13, bo co akcji nie było. No od dołu oczywiście 29-31 dość szeroko, ale pozostaje w grze, jest bronione. No i tu na pewno warto obserwować, jak ten kurs akcji będzie się zachowywał na poziomie 29 zł. Natomiast jeśli chodzi o góry, no to średnia dwustookresowa. Natomiast no te, tak w krótkim terminie średnia dwustookresowa, widzimy, że są na niej problemy. Obecnie 34 zł, no 35-36, no taka dość szeroka to strefa oporu. Natomiast widzimy też, że płynność na spółce jest taka, jaka jest. Być może trochę przybliżę, żeby nie było widać wolumenu z debiutu. No proszę zobaczyć, tak może jeszcze oddalają, proszę zobaczyć, na debiucie to taki duży wolumen, zdecydowanie potem są malutkie, natomiast jak sobie przybliżymy, no to jak większe tutaj też te wystrzały na wolumenie widać, ale ogólnie to nie są zbyt duże wolumeny i tu na pewno też trzeba brać to pod uwagę. No a poza tym te poziomy, o których mówiłem wcześniej, na pewno warto obserwować. Budimex już był na początku. Z PUE, czyli ticker PUE. Płynność to po pierwsze, to już mi się na pierwszy rzut oka widać po samych świecach, jak wygląda płynność na półce. Więc powiedzmy sobie krótko, no oczywiście zdecydowanie poniżej średniej dwustookresowej, mocna przecena na walorach półki. Wykres tygodniowy też myślę nie pozostawia złudzeń, nawet w takiej skali tygodniowej też spadek poniżej średniej tygodniowej, zrobienie nowego dołka, więc tak naprawdę myślę, że tutaj można by już mówić o trendzie spadkowym. No zresztą tutaj z 360 nie spadły na 60, no to się tu się wszyscy zgodzimy, że trend spadkowy, no ale na pewno też jest taka jest. Więc myślę, że jeśli tutaj z punktu widzenia analizy technicznej, jeśli już ktoś by się chciał kierować na tej spółce, to 250 zł jako taki pierwszy dość istotny poziom do pokonania, 250-260, tak bym widział. Jeśli już miałbym coś powiedzieć na temat tej spółki, ale tą techniką chyba specjalnie tak mocno się nie kierował. Chyba, że jakiś duży wolumen by się pojawił, to może. Ewentualnie wtedy. Orange Polska. Ciekawa sytuacja. Przepraszam. No tu Państwu wspominałem o średniej dwustookresowej, tak? Ogólnie o tej szerokiej strefie wsparcia, średniej dwustookresowej. Na razie jest broniona. No i to powstrzymuje, dopóki ta średnia jest broniona. Już proszę zobaczyć, ona też w końcu zawinęła w górę, więc prezentuje się to całkiem interesująco. Natomiast zdecydowanie też wszyscy się zdziwimy, że opór 6 zł, taki dość istotny opór. To myślę, to na co warto zwrócić uwagę, struktura jest wzrostowa, chociaż na razie można by też mówić o zwykłej korekcie wzrostowej ABC. Przybyliśmy dołek A, B,
C jako korekta wzrostowa. Natomiast patrząc z drugiej strony, jednak wybicie długoterminowych linii trendu spadkowego do średniej tygodniowej też jeszcze kawałek zostało, żeby ją przetestować. Ona przebiega coraz bliżej 6,5 zł, więc na to bym zwrócił mocną uwagę jako też opór. Wyjście powyżej tej średniej tygodniowej, to mogłoby ciekawy sygnał generować. Natomiast z tej krótszej perspektywy, no to tu bym podtrzymał jako wsparcie średnią dzienną, jako opór 6 zł, oczywiście 6 zł, 6,10, 6,10 zł, taka strefa oporu pierwsza, no powyżej właśnie okolice 6,4, 6,5, gdzie też ze skali tygodniowej przebiega nam średnia, więc na te dwa poziomy bym na Orange zwrócił uwagę. Amica Forte było, ale nie było live czatu. Sprawdzam czat, co tam się dzieje. 38 zł bronione, z problemami, ale jednak bronione po raz kolejny, także na to na pewno warto zwrócić uwagę. I tak naprawdę z tego można dość ciekawy scenariusz formacji głowy z ramionami wyrysować. Czyli tutaj mamy jedno ramię, głowa, zatrzymało się na średniej dwustokrosowej. No i tutaj jak potencjalnie kolejne ramię, więc spadek poniżej 38 moglibyśmy w pewien sposób interpretować właśnie jako formację RGR, zwinąwszy na poziomie 38 zł. Tak. Patrząc tygodniowo na notowania, myślę, to co jest ciekawe, no średnia dwustokrosowa dopiero się rysuje tygodniowa. Zbieg okoliczności czy nie, ale też jest na poziomie 38 zł. Oczywiście tutaj specjalnie bym się nie sugerował tą średnią dwustokrosową, właśnie z racji tego, że no widzimy, w jakim miejscu ona przebiega, czy przepraszam, nie w jakim miejscu, ale jak długo już jest na wykresie, czyli tak naprawdę od niecałych 2 miesięcy, więc to raczej nie ma jakiejś dużej wartości prognostycznej na razie. Natomiast też ciekawy zbieg okoliczności, że akurat na poziomie 38 zaczęła się rysować w okolicach 38 zł. Ale to bym traktował tylko przez pryzmat raczej ciekawostki. No i może pozostawię Państwa z tym wsparciem 38 zł. Obecnie kurs akcji właśnie w okolicach tego poziomu się porusza. Na razie jest to wsparcie, bo notowania mimo wszystko poniżej bronią tego poziomu. Tak jak tutaj, może też warto na to zwrócić uwagę, że w skali tygodniowej to właściwie ceny zamknięcia są powyżej tego poziomu 38 zł, tylko na tej największej przecenie cena zamknęła się poniżej 38, tutaj po 36. Natomiast kolejny młotek tutaj już cena zamknięcia powyżej 38. I na wykresie tygodniowym tego zamknięcia poniżej tego poziomu jeszcze nie było. To może na to bym też zwrócił uwagę. No i okej, no może tyle, jeśli chodzi o live chat. Wasko, tutaj też Państwo zgłaszają ostatnio Wasko. Czy coś tutaj się zmieniło? No raczej nie. Linia trendu obroniona, średnia dwustokresowa ważniejsza też na poziomie 2 zł. No obroniona, bo z akcji na 2,20 w tych okolicach bliżej na pewno złoty 90 ważne wsparcie. I w takiej nazwałbym to średnioterminowej perspektywie zwróciłbym uwagę właśnie na poziom złoty 9, bo jest to ostatni lokalny dołek, czyli mieliśmy szczyt dołek na złoty 9, nowy szczyt na 2,5, no więc dołek na poziomie złoty 9. Tu spadek poniżej, no oczywiście byłoby to, notowania byłyby już poniżej linii trendu wzrostowego, już poniżej średniej dwustokresowej, no do tego nowy dołek na negowanie struktury wzrostowej, potencjalna formacja znowu RGR-a, tak? Tutaj ramię prawe, przepraszam, lewe ramię, podwójny szczyt. Linia 6 zł 9, nowy szczyt, czyli głowa, no i tutaj potencjalne lewe ramię. No nie, kogoś pomyliłem, prawe z lewym, jeszcze raz. Tu oczywiście mamy lewe ramię, tu mamy prawe ramię. No, więc potencjalnie tu się może rysować to prawe ramię, ale no oczywiście o takim scenariuszu jeszcze za wcześnie, aby mówić, no to musiałoby tutaj notowania spaść poniżej złoty 90. Na razie są
powyżej, tak powiem. Kolejne propozycje. Getback. No wejdę tu na wykres, ale jakakolwiek analiza techniczna, no nie ma tutaj sensu. Widzimy, co się dzieje. Na ostatnich spadkach jeszcze przyspieszyły te. Ostatnia skala przeceny jeszcze przyspieszyła. Wolumeny jeszcze większe. Spółka na historycznych minimach 11 zł i no naprawdę trudno już jest mi tutaj cokolwiek mówić na temat tej spółki. Także znowu Państwo prosili o kolejne spółki z energetyki, więc na szybko sobie przejdźmy ten sektor. Tak naprawdę wnioski są takie same jak na Enei, nawet te poziomy cenowe się zgadzają. PGE, jeśli chodzi właśnie też wsparcie 10 zł, Opór 11, jako pierwszy, tak? Więc tutaj to się za bardzo nie zmienia. Ta korekta się wydłuża poniżej średnich. Też te notowania się znajdują. No oczywiście pierwsze co, to wyjście powyżej 11 zł, drugie co, domknięcie tej, no ona praktycznie została domknięta ta luka, ale mimo wszystko wyjście powyżej tej luki, przy okazji tej wyjście powyżej 11,60 jako tych no długo bronionych, to by się przydało, a potem pociągnięcie, wyciągnięcie tych się do struktury wzrostowej, w końcu wyjście powyżej średniej dziennej, a patrząc na skalę tygodniową, w końcu wyjście powyżej tygodniowej średniej. Proszę zobaczyć, jak to całe odbicie z końca 2016 roku ładnie się zatrzymało na PGE, właśnie na tej średniej tygodniowej. No póki co struktura spadkowa coraz niższe dołu do pokonania, te opory, o których Państwu wspominałem, po kolei pokonywanie ich mogłoby właśnie być przyczynkiem do budowania tej struktury wzrostowej. Natomiast na razie tego jeszcze nie mamy. I Tauron jeszcze został zaproponowany. Jeśli chodzi o Tauron, analogiczna sytuacja, tylko inne poziomy cenowe. Tu mamy z kolei 3 zł i jeszcze niedomkniętą lukę, więc przede wszystkim wyjście powyżej 3 zł. Domknięcie luki, potwierdzenie wyjścia powyżej 3 zł. No wtedy można by na Tauron troszeczkę bardziej optymistycznie spojrzeć. Teraz jak widzimy, struktura spadkowa, przez to, że jest kompletny brak jakiejkolwiek chęci domknięcia tej luki. Wymowa jest tutaj dodatkowo negatywna, więc jeśli miałaby budować jakieś pozytywne scenariusze, to dopiero po wyjściu powyżej 3 zł, jakimś skutecznym wbiciu w górę. No poza tym wsparcie 2,4 obecnie, czyli historyczne dołki prawie, że tu gdzieś momentami było 2,3 cień dolny, natomiast też widzimy, że wcześniej jednak w cenach zamknięcia bardziej tutaj 2,4 jednak broniło, więc 2,4 to dość istotne wsparcie na Tauronie. Altus TFI. Altus wszedł w konsolidację. To prawda, myślę, że tak możemy teraz to podsumować. To jeszcze nie jest przyczynek do zmiany trendu. Znaczy, tłumacząc się, te drill nie są nam potrzebne, resztę możemy usunąć. Także ogólnie struktura widzimy, że jest wzrostowa. Przejdźmy też na wykres, właściwie ta linia potrzebnie tą usunę. Niżej to może zostać. Struktura jest wzrostowa, to wyraźnie widać na wykresie tygodniowym. Mamy coraz wyższe dołki. Oczywiście szczyt, dołek, szczyt, więc ostatni dołek mamy na poziomie 12 zł, ważne wsparcie. Natomiast w tej korekcie, jak sobie przejdziemy na wykres dzienny, widzimy spadek poniżej średniej 13,5, retest średni ma nowego dołka, to jest dość istotne. Znowu gdzieś ten retest średniej, ale nie ma nowego dołka, więc tu na razie bym rozważał scenariusz konsolidacji od dołu 13,50, od góry 15,50. No z racji tego, że mimo wszystko notowania poniżej średniej dwustokresowej, gdzieś to prawdopodobieństwo szacowałbym na większe, jeśli chodzi o scenariusz spadkowy, natomiast mimo wszystko na razie konsolidacja, właśnie z racji tego, że tu nie było nowego dołka. Tu 13,50 obronione, stąd ten scenariusz konsolidacyjny.
Znowu wracając na wykres tygodniowy, właśnie jak sobie, tutaj sobie rozliczamy te szczyty dołkiem, to 12 jest tak bardzo też ważne wsparcie kolejne, które tak naprawdę nie zmieniałoby się tego długoterminowego trendu, no bo nie mielibyśmy nowego dołka, patrząc z tej struktury tygodniowej. Jest to na pewno bardzo ważne wsparcie, tak patrząc bardziej długoterminowo i na te dwa poziomy bym zwrócił uwagę jako wsparcie 13 zł. 13,50 krótkoterminowy, 12 zł długoterminowy. Natomiast jeśli chodzi o scenariusze pozytywne, no to oczywiście wyjście powyżej 15,50, wyjście wybicie górą tej konsolidacji, przy okazji wyjście powyżej średniej, mankament, oczywiście płynność. Płynność tutaj nie powala. Kolejna propozycja, COPEX. No tutaj w końcu nie zaaktualizowałem informacji, jak wygląda ta sprawa połączenia z Famurem, czy też przejęcia przez Famur Copexu. Natomiast patrząc technicznie obrotów, to praktycznie też już nie ma od dołu 3-4 okolice, od góry 4,5 i tak w tej konsolidacji już ponad rok, prawie 2 lata te notowania się poruszają. No i tak naprawdę tego komentarza, jeśli chodzi o technikę, tutaj moim zdaniem w zupełności wystarcza. Trend boczny. Grupa Azoty. No tu niestety notowania grupy Azoty nie zachowują się zbyt dobrze. Tak naprawdę przechodząc na wykres tygodniowy, niestety, ale to odbicie, które miało miejsce od 50 zł, chyba należałoby raczej rozważać się przez pryzmat korekty ABC, czyli ma ABC, czyli korekta wzrostowa. Zobaczyć tutaj bardzo, bardzo fajny sygnał, o którym mówiłem wcześniej. Też wyjście powyżej średniej tygodniowej, natomiast szybki powrót, zrobienie nowego dołka. No na pewno 50 zł to jest bardzo ważne wsparcie, no bo de facto spadek poniżej 10 rozciągnęłoby tą strukturę spadkową tutaj jeszcze poczynając od końca 2015 roku, tak? Czyli te notowania tu już zaczęły ten duży impuls spadkowy. No i dopóki nie będzie poniżej 50%, nie mamy nowego dołka w tej całej strukturze spadkowej. Jest to bardzo ważne wsparcie. No i tak naprawdę innego już tutaj nie widzę obecnie dla notowań, jako takiego bardzo istotnego z takiej dłuższej perspektywy. Natomiast też z jakichś może takich bardziej krótkoterminowych sygnałów, no oczywiście martwi cała ta sytuacja, że tu się nie udało wyciągnąć. Tu nie udało się kontynuować tej struktury wzrostowej. Korekta, w gruncie rzeczy, do 65 zł całkiem była jeszcze ładna. Ponowny atak na średnią krótkookresową. Nie udało się zrobić nowego szczytu. Ostatecznie średnia nie została pokonana skutecznie. Mamy nowy dołek. No to jest raczej budowa scenariusza spadkowego niż zmiany tego trendu na wzrostowy. Więc na pewno kilka obaw można tutaj mieć co do grupy Azoty i do scenariuszy wzrostowej. Więc oczywiście, może jeszcze raz podsumowując, od dołu wsparcie okolice 50 zł, nieco nawet powyżej tych 50 zł, prawie 51. Natomiast z punktu widzenia tych scenariuszy wzrostowych, no to ja bym chciał zobaczyć grupę Azoty powyżej średniej tygodniowej z perspektywy, tak, poniżej średniej tygodniowej. Średnią dzienną mamy na poziomie 69 zł, średnią tygodniową na poziomie 74. Ja bym chciał zobaczyć tutaj powyżej tej średniej tygodniowej, powyżej 74 zł w scenariuszu, żeby tutaj mieć jakieś argumenty za budowaniem scenariuszy wzrostowych. Monari 10 zł to jest ten istotny opór dla spółki. Z pozytywnych argumentów na pewno warto zauważyć, że w końcu spółka utrzymuje się dłużej powyżej średniej dłuższookresowej. Sama średnia powoli zerwa do góry. Odwraca się. Więc, no zresztą to 10 zł można tutaj też wydłużyć i tutaj widać, że no trochę mniej precyzyjnie, ale mimo wszystko okolice 10 zł pełni rolę istotnego wsparcia.
czy istotnego poziomu, tak? Bo czy to wsparcie, czy oporu tutaj zamiennie to było. Natomiast obecnie właśnie to 10 zł jest do pokonania na Monarii. No i może przejdźmy na chwilę na wykres tygodniowy. Cały czas widać, że ta spółka, notowanie tej spółki jednak cały czas gdzieś w okolicach dołka się poruszają. Można by tutaj powiedzieć, że dłuższa konsolidacja następuje właśnie poniżej 10 zł, tu nawet do 7 dochodziły te spadki. I myślę, że to będzie takie właśnie kluczowe z perspektywy nawet takiej bardzo średnioterminowej, wyjście powyżej 10, z kolei negatywny sygnał to byłby spadek poniżej 7. To tak mówiąc bardziej długoterminowo, no oczywiście tutaj jeśli mówimy o scenariuszu wzrostowym, wyjście powyżej 10, to tu spółka, tak jak widzimy, z 20 prawie złotych spadła do 7, więc jest co nadrabiać, jest jeszcze tutaj wiele do pokazania. A tak na chwilę zobaczmy jeszcze miesięczny wykres, jak to wygląda. No, właściwie tak samo, dobra. Więc no 10 zł, tak, na Monali do pokonania 10 zł. No i potem oczywiście kolejne poziomy będą do pokonania, ale 10 zł wydaje się takie naprawdę bardzo, bardzo istotne. Tutaj na podtrzymanie tej struktury wzrostowej i też tutaj mocniejsze odbicie od średniej dziennej. Getin Noble Bank. No, Getin Noble nie utrzymał złoty 50, to jest negatywna informacja. Złoty 50 to był jeden z poprzednich dołków dość istotny, a także średnia 200, a więc bank znowu zanurkował poniżej średniej. Tu ładnie budował strukturę wzrostową od złoty 20, teraz wyższe były też szczyty dołki, nawet jakaś luka wzrostowa się pojawiła. No i właśnie w momencie tej luki wzrostowej mamy potem lukę spadkową, tak. No może nie jest to idealna formacja wyspy odwrotnej, w tym sensie myślę, można by to tak traktować. Też ciekawy scenariusz się tu wyrysował, bo mieliśmy dopnięcie luki, czyli teoretycznie scenariusz tutaj mógłby być budowany dopnięcie luki, idziemy dalej w górę zgodnie z tą strukturą wzrostową, a co się wydarzyło? Kolejna luka spadkowa, więc całkiem ciekawy scenariusz. No i widzimy następnie raczej sygnały właśnie wskazujące na kontynuację przeceny, nowy dołek, nawet poniżej tego cienia, tutaj notowania spadły poniżej średniej. Więc no, trudno by to było budować jakieś scenariusze wzrostowe na moment obecny. Myślę, że prawdopodobieństwo jest troszeczkę większe po stronie niedźwiedzi. No tu przede wszystkim wypadałoby znowu powrócić powyżej średniej, powyżej złoty 50, natomiast te notowania się poruszają, że właściwie trudno wyznaczyć istotne szczyty dołu. To złoty 60 wygląda ciekawie. Tu na moment był taki tydzień, że na złoty 60 się to zatrzymało. No dużo by tutaj musiała spółka jeszcze pokazać te notowania, aby powrócić do tej struktury wzrostowej. No, panie Macieju, znowu pan zasypał propozycjami, więc zrobię pozostałe spółki, inne zgłoszone, nie jest ich wiele, no i po kolei te spółki, które Pan zgłosił. Tak się umówmy. Zacznę od Mirbudu. Jeśli chodzi o Mirbud, też taka spółka, która na razie. Nie, to Mirbud, to przepraszam, to źle. Miraculum, to pomyliłem tickery, przepraszam. Mir to jest Miraculum. Miraculum, dobra. Więc nic się nie zmieniło od naszego ostatniego spotkania. Od dołu linia taka trendu wzrostowego jest utrzymana. Na razie kurs broni ten poziom. I to jako taki pierwszy sygnał. Pierwsze istotne wsparcie bym traktował trendu wzrostowego, no taką bardzo słabą nachyloną, ale mimo wszystko no na pewno jakieś tam problemy stanowi też płynność tych notowań, gdzie
obroty nie są jakoś szczególnie duże. No ale może tak krótko właśnie bym też z tego powodu podsumował, że tutaj można tego wsparcia szukać. No zresztą to są też poziomy jednak, przez nawyk jest tygodniowy, jak to wygląda, są to poziomy, praktycznie na spółkach tutaj cały czas szuka dna. No i z tym też należy się liczyć przy analizie. Kolejna propozycja, Biomet Lublin, to sobie dość często analizujemy relatywnie, jak na spółkę, raczej nie w celu zainteresowania inwestorów. No i tutaj wykres dzienny, wsparcie wyznaczyłem na poziomie oczywiście tej strefy. Się to nie budzi specjalnie wątpliwości. Tu jakiś poprzedni szczyt z 16 roku, szczyt z 17 cienie górne. Zostało to wszystko ładnie wybite, bo w połączeniu z wybitą linią trendu spadkowego. Korekta na razie tylko też do tego poziomu. Gdzieś w okolicach złoty 4 się zatrzymała, notowania powyżej średniej 200-okresowej. Patrząc na wykres tygodniowy, zwracałem Państwu uwagę na 2 złote, gdzie też przebiega średnia tygodniowa. No teoretycznie, patrząc technicznie, no oprócz tego, że spółka jest blisko historycznych dołków, no to jakieś argumenty na pewno za potencjalnym budowaniem tutaj z przejścia z tego trendu spadkowego na wzrostowy można tutaj powoli zacząć budować, ale zdecydowanie jeszcze nie chciałbym mówić, że to się dzieje, no bo widzimy też, jak ten kres wygląda. No na pewno wyjście powyżej 2 złotych byłoby bardzo dobrym przyczynkiem do tego, aby ten trend mógł ulec zmianie na wzrostowy. Tutaj oczywiście teraz jesteśmy na wykresie tygodniowym, więc mówimy o średniej tygodniowej. Także no, spółka ma na pewno jeszcze dużo do pokazania, te notowania. No i właśnie tutaj jest wsparcie złoty 40, średnia złoty 30, złoty 50, tak jak jest ta strefa, opór 2 złote. Panie Piotrze, że parytet jest utrzymany, że Tauron razy 4 to jest Enea PGE. No, przyznam się, że nie śledziłem pod takim względem tego. Natomiast zdecydowanie to, co śledziłem, tak jak Pan mówił, że też tu zauważył, że o ile Tauron gdzieś tam z Eneą i PGE w miarę poruszają się po dnie, to rzeczywiście była najmocniejszą spółką z tego sektora, no a teraz właściwie wyrównała, tak? Czyli ta korekta na energię też była dość dynamiczna w ostatnich tygodniach, natomiast tego parytetu powiązania z Eneą czy PGE specjalnie nie śledziłem. Dobrze, Stal Produkt, kolejna propozycja. Jeśli chodzi o Stal Produkt, no mieliśmy tą lukę spadkową po wynikach też zero siły, tutaj popyt nie pokazał, aby ją domknąć. Zresztą raport za ten czwarty kwartał spółka pokazała stratę wobec zysku w czwartym kwartale 2016 roku. Mocne odbicie od średniej 200-okresowej. Sam trend też raczej spadkowy mimo wszystko, czy korekta tych wzrostów z 2016 roku, raczej przez taki pryzmat bym to całe zachowanie w ostatnich miesiącach traktował Stal Produkt. Była szansa na powrót na pewno tego do wzrostowego. Było blisko 560, to był też dość taki istotny szczyt na Stal Produkcie. Natomiast ostatecznie z tej konsolidacji, no tutaj mocno spółka zaznaczyła, że raczej ten kierunek jest spadkowy. No właśnie ta luka spadkowa. Chociaż na razie jeszcze dalej można by to traktować przez pryzmat szerokiej konsolidacji. No, na pewno bardzo szerokiej, bo do 400, od góry 560. No obecnie tutaj na pewno warto zwrócić uwagę na 400 zł, czyli no wcześniej się tu zatrzymały. Tak
tak samo w 2017 roku, korekta na 4 się zatrzymała, więc no, wsparcie najbliższe, ja bym tutaj właśnie opatrzył na poziomie ceny 400 zł na stal produkcie, przy czym no, wymowa myślę jest mimo wszystko bardziej negatywna, chociażby ze względu na tą lukę spadkową. I jeszcze Czech mamy. Czech do pokonania 62 zł. Z takich jakichś pozytywnych scenariuszy na pewno warto zwrócić uwagę na formację podwójnego szczytu. Jakbyśmy sobie spojrzeli na tą formację podwójnego szczytu, to poziom sygnalny był tutaj w dołku pomiędzy tymi szczytami, czyli w okolicach 56 zł, 56 naruszony. Natomiast ostatecznie widzimy, że formacja się nie zmaterializowała, no bo był powrót powyżej tych poziomów. Powyżej tego poziomu 56 nie było tutaj rozwinięcia tej korekty, więc można powiedzieć, że nie zmaterializował się ten podwójny szczyt. Natomiast trudno na tej podstawie mówić, aby tutaj była pozytywna wymowa tego ciechu, no bo widzimy cały czas poniżej średniej 200-okresowej, cały czas struktura spadkowa, dołek, szczyt, dołek, nie ma nowego szczytu, za dalej się to zatrzymało na średniej 200-okresowej, więc to prawdopodobieństwo też, ażebym powiedział, że jest po stronie podaży. Z tych pozytywnych scenariuszy to przede wszystkim wyjście powyżej średniej. No i dobrze byłoby tu zrobić kolejny szczyt w tej takiej strukturze od początku 2018 roku. Praktycznie mamy szczyt, dołek, wyższy szczyt, dołek. No brak nowego szczytu. No i pytanie, co z tym dołkiem, tak? No tu naprawdę mieliśmy podwójny szczyt, formacja się nie zmaterializowała. No z jednej strony mamy nowy dołek, na pewno należy na to zwrócić uwagę, że gdzieś ta struktura wzrostowa też została mimo wszystko zanegowana. Też nie ma tutaj, myślę, na razie specjalnie argumentów, aby nie miały tej notowania znowu zawrócić i zmaterializować ostatecznie tą formację podwójnego szczytu. No jeśli miałoby tak nie być, no to przede wszystkim wyjście powyżej tych 62 zł i myślę, to można by w końcu na Ciech nieco bardziej optymistycznie spojrzeć. Więc póki co trend spadkowy. I myślę, przez pryzmat właśnie takiego trendu spadkowego, czy korektę należy na to patrzeć, zanego poniżej 62 zł. Dobrze, i przechodzę do no dość dużo tych propozycji i postaram się przerobić wszystkie, chociaż może też umówmy się, że do 16 maksymalnie będziemy sobie mówić, no raczej nie jest tych propozycji tyle, więc myślę, że wszystkie je zdążę przerobić, no ale zobaczymy. Przejdźmy do konkretów, czyli Ambra. Jeśli chodzi o Ambrę, to jest wykres dzienny. No, przynoszę, że trochę mnie zaskoczył ten wykres. Myślałem, że Ambra jest trochę w innym miejscu. Nie śledzę na bieżąco notowań tej spółki. Także przyznam, że trochę mnie zaskoczyło. Myślałem, że jest bliżej tych historycznych maksimów, a tu na poziomie 14 zł notowania. Także wykres tygodniowy też pozostawił. No, widzą Państwo, jak wygląda wykres tygodniowy. Bardzo mocno spłuka kurs akcji odbiegł od średniej właśnie tygodniowej, więc pytanie, czy tu się nie należy może jakaś większa korekta. Od średniej dziennej, no tu już aż tak mocno nie odbiegł, ale też właściwie retestu tej średniej nie było. No tutaj właściwie pod koniec 2017 roku było blisko tej średniej. Gdzieś to jakoś na pewno krótkoterminową linię trendu spadkowego można wyznaczyć. Z drugiej strony można też pokłócić się trochę o taki, może no, format za bardzo mi się tutaj chyba nie podoba taki scenariusz. Może bym zwrócił uwagę. Nie, przede wszystkim na tą taką linię trendu spadkowego, korekcyjną, linię korekty, jako jeden z takich argumentów i poziomów ewentualnie sygnalnych. Z drugiej strony chyba dopiero bym wskazał na średnią 200-okresową, na blisko tego cienia dolnego tutaj, więc może jako ważne wsparcie bym wskazał właśnie ten poziom.
No a trzeba też mimo wszystko wspomnieć, że płynność na Ambrze też nie jest jakaś super. Zważywszy właśnie też na ten mocny impuls od 16 roku. No widać też, że no, za takim impulsem wzrostowym musiały iść wyniki. Baza tych wyników też już nie jest wcale taka mała, tak patrząc fundamentalnie, nie wgłębiając się bardzo mocno w spółkę, ale baza wyników widać po wykresie, że jest wysoka z poprzednich lat, więc jakieś problemy z dynamiką, utrzymaniem tej dynamiki mogą się pojawić, co przez pryzmat płynności na Amrze no może mieć swoje konsekwencje. Przy czym tutaj w ten sposób głęboko bym w tą analizę nie chciał wchodzić, bo przyznam szczerze, że od dłuższego czasu jakoś bliżej się wynikom Ambry nie przyglądałem. No dobrze, może nie będę więcej czasu poświęcał na Ambrę. Podsumowując, to jako wsparcie bym ją potraktował dość daleko. Natomiast poza tym też specjalnie nie widać tutaj sygnałów na zmianę tego trendu wzrostowego. Orbis też trochę się zatrzymał. Jakieś problemy na poziomie 102-103 zł. Bardzo dużo cieni górnych, trochę brakuje siły, żeby rosnąć dalej. Z drugiej strony struktura wzrostowa bardzo ładnie podtrzymana. Linie trendu podtrzymane, średnia podtrzymana, struktura wzrostowa podtrzymana, tygodniowy też na całkiem nie najgorzej. No jedyne co to chyba mogą straszyć na razie te problemy powyżej 100 zł. I to chyba tak patrząc technicznie, oczywiście jedyne na co można się tutaj powołać, o co można się martwić, analizując ten wykres. No może też warto wspomnieć o płynności, że na Orbisie nie jest jakaś super, ale technicznie oprócz tych problemów na poziomie 102-103, no to specjalnie nie widzę tu większych zagrożeń. Exotic and Henderson. No tu na pewno warto zwrócić uwagę na ten poziom 31 zł. Ewidentnie są problemy na poziomie 31 czy też 32 tych okolic. Tutaj korekta zatrzymała się gdzieś w okolicach 24 zł. Więc chyba tutaj należałoby gdzieś wyznaczyć też poziom wsparcia. Poniżej mamy dość istotny też poziom 20. Ten złotych, no nie jest to dość precyzyjne, tak jak pewność tutaj też nie jest zbyt duże, nie są dość precyzyjne te poziomy. Pojawia się kilka tych cieni też. Na pewno zwróciłbym uwagę na 20 złotych, gdzie przebiega średnia dzienna, to jest dość nisko. Natomiast widać też problemy na poziomie 31 złotych, tutaj notowania dość mocno zniżkowały i praktycznie 2-3 sesje, mocne odbicie, większe wolumeny, ale nie udało się znowu sforsować 32. W pewnym sensie jakiś podwójny szczyt się tutaj zaczął rysować, więc to jest jakieś niebezpieczeństwo i podobnie jak na Orbisie podobałbym, że chyba to jest największe zagadnienie dla tej spółki, jak jeszcze długo może tak dynamicznie rosnąć ten kurs akcji. No i ewidentnie też pojawiają się te problemy na poziomie 31-32 zł, chociaż wcześniej te problemy się pojawiły na 20. 7,28, no i notowania oczywiście dalej zwyżkowały. Więc wykluczone, że tym razem się tak ostatecznie się to zakończy, ale na to bym się ten popyt musiał tutaj jeszcze uaktywnić. Na razie mamy na poziomie 31 zł dość istotny opór, a wsparcie 24, a poniżej 20 zł. Tak może bym to. No znowu taka szeroka strefa, bo najlepiej było wyznaczyć strefę 20-22, to byłoby, no, można powiedzieć, wręcz idealnie, dość szeroko. No i myślę, że w średnim terminie tak można by na tą spółkę właśnie spojrzeć. Kolejna propozycja SECO. No, płynność jest jaka jest. Myślę, że tu może też krótko podsumuję. Widać strukturę wzrostową od 2012 roku, to jest wykres tygodniowy. Notowania tu w impulsie wybiły powyżej tygodniowej średniej, od tego momentu ją utrzymywały. Pojawiają się nowe szczyty, coraz wyższe dołki, najbliższe wsparcie 9 zł, ale płynność jest jaka jest.
Więc no, to też pozostawili do życzenia. Drugie istotne wsparcie sieci, tutaj też blisko przebiega średnia i linia trendowa, więc może tutaj też z racji na płynność właśnie taka, nie inna analiza. Jeśli chodzi o Helio, no bardzo mocny impuls wzrostowy był tutaj od połowy 2016 roku. Też widzimy, tutaj średnia została pokonana tygodniowa. Na Helio na razie bym zwrócił uwagę na poziom 10 zł. Gdzieś tutaj notowanie zatrzymało się na 11. Jakbyśmy sobie zobaczyli na no to jest oczywiście istotne wsparcie, 11 zł. Natomiast no mimo wszystko jakieś większe wolumeny tutaj czasami widać, ale płynność na tej spółce też nie jest duża. Zresztą teraz mamy też taką serię mniej płynnych spółek tutaj wymienionych i będziemy je sobie analizować po kolei. No i przyznam się, że trudno mi się tutaj też coś wypowiedzieć o Helio, bo właśnie w tym od połowy 2016 roku przez kolejny rok dość blisko się tej spółce przyglądałem, pisałem też na naszej stronie stowarzyszenia o niej. Ewidentnie był niski efekt bazy, stąd tutaj duże dynamiki się udało spółce pokazywać przez rok. Teraz jest efekt wysokiej bazy, dynamiki są troszeczkę mniejsze. Ostatnio raport spółka podała za pierwsze półrocze, nie było chyba w piątek. Czy też jeszcze w poprzednim tygodniu chyba. Patrzyłem tylko na zyski, po pierwszym półroczu nawet te zyski były chyba mocno zbliżone, nie pamiętam, czy lekko niskie, czy zbliżone do zeszłorocznych. No, raport sam niestety też się nie wgłębiałem, natomiast ewidentnie widać, że jest ten wysoki efekt bazy i już spółka nie ma takich, no ma trudności z pokazaniem wysokich dwucyfrowych dynamik. Natomiast patrząc technicznie, może tutaj warto spojrzeć na wykres dzienny, szukając jakiejś podpowiedzi. Na pewno wsparcie 11 zł, poniżej ważne wsparcie też 10 zł, a struktura tutaj od właśnie 2017 roku jest spadkowa, coraz niższe dołki, istotny opór pełni średnia dwustopniowa i może właśnie od góry 14 zł, od dołu 11, 10 jako wsparcie bym wskazał i może tyle, jeśli chodzi o Helio. IRL, Interrail-Jetuba. No, to może być ciekawe. Na pewno jeszcze nigdy na to nie patrzyliśmy na spotkaniu. Już widzę jakąś lukę i widzę, że to jest luka dywidendy. No okej, jeśli pan tutaj jeszcze zgłosi na kolejnym spotkaniu, przyjrzymy się tej spółce. Ja na przyszłe spotkanie zmodyfikuję ten wykres, żeby tej luki nie było, a na dzisiaj przechodzę do kolejnej propozycji i to będzie PGS Software. PGS Software nieco oddalny, może nawet spójrzmy sobie na wykres tygodniowy. Tu bym podsumował, że mamy szeroki trend boczny od góry 15, od dołu 11 zł. Ciekawie prezentuje się też oczywiście poziom 10 zł, gdzie mamy średnią 200-okresową obecnie. Natomiast tu też krótko bym podsumował, no skąd się wzięło w ogóle 17 zł. Co 2 zł, to było kolejne 2 zł, tak? Możemy sobie zobaczyć, że te 2 zł to spółka znajdowała istotne wsparcie opory, czyli 9, 11, tu z 13 to się nie udało, tak? Bo z tych 11 od razu na 15 spółka urosła, ale potem znajdowała wsparcie na poziomie 13 zł. No przecież ostatecznie też został ten poziom pokonany, ale potrafił rolę istotnego oporu, więc 13 też tu było istotne, myślę, że to dobrze widać na tym wykresie tygodniowym, więc 17 wzięło się stąd, że kolejne 2 zł w górę. Natomiast na razie to usuwam, bo jednak było wybicie górą na przełomie 2017-2018 roku. Nie udało się nic z tego niestety więcej zrobić. No i pozostajemy w tej konsolidacji, więc no, 11-15 zł na te
chociażby bym tu zwracał uwagę. XTB. XTB naprawdę ciekawy tutaj się rysuje scenariusz. Jest dzielny. Istotny opór było 5,60 w takim przybliżeniu. To były podwójny szczyt, ostatnie szczyty, tak rozliczam trochę krótkoterminowo, czyli był szczyt, dołek. Gdzieś tutaj był jakiś może kolejny szczyt, dołek na 4,5. No i mamy szczyt właśnie na tym 5,60, nowy dołek. I notowania pierwszy raz w ogóle powyżej średniej dwustuokresowej, od kiedy średnia się rysuje. Do tego no, pokonanie tej średniej połączyło się z wyjściem powyżej tych poprzednich szczytów. Więc struktura spadkowa zanegowana, mamy nowy szczyt, jesteśmy powyżej średniej. Także okolice 5,5 złotego dość istotne wsparcie dla notowań. Myślę, że dopóki powyżej, to tutaj można optymistycznie patrzeć. Z punktu widzenia, tutaj bym też zwrócił uwagę na ogólny poziom 5 złotych, chociaż myślę, że mimo wszystko nie chciałbym, żeby to notowanie spadło już poniżej tej średniej, jeśli tutaj ten impuls wzrostowy miał być kontynuowany. No z drugiej strony jest też z czego tutaj zrobić korektę, no bo tutaj z 3 złotych do 6,50 już te notowania osoby ponad 100%, 4-5 miesięcy, więc jest też z czego tutaj zrobić korektę jakąś większą. No, myślę, że XTB warte obserwowania, jak te notowania będą sobie dalej radzić. Eurotel. No, płynność pozostawia bardzo wiele do życzenia, ale spółka na nowych historycznych maksimach. Więc co tutaj dużo mówi. Uwaga na płynność, a poza tym struktura wzrostowa, wykres tygodniowy. Też tu od połowy 2014 roku był taki istotny dołek, większa korekta, i od tego momentu coraz wyższe szczyty, coraz wyższe dołki. Takie chyba tutaj podsumowanie wystarczy. ING. ING, tutaj wspominałem Państwu, że linia trendu wzrostowego bardzo ważna, ona się pokrywała od pewnego czasu z jesienią dwustuokresową. I mamy notowania, które spadły poniżej tego wsparcia. Więc tak jak Państwu mówiłem, dla mnie to jest negatywny sygnał i moje postrzeganie ING zmieniło się na negatywne. Wcześniej też niezgodne zachowania, była jakaś luka spadkowa, czy chociaż no to miała wpływ ta przecena w Stanach, która odbiła się też na spółce. Natomiast mimo wszystko po tej przecenie no nie bardzo widzimy w tej okolicy 220 domknięcie tej luki, więc to pierwszy sygnał już ostrzegawczy był. Potem mieliśmy kolejną lukę spadkową w tym miejscu. Tutaj domknięcie potem też tej luki, nie tylko w trakcie sesji, gdzie powstała ta luka, to był cień górny, ale też na 20 się trzymało. No i spadek poniżej tych ważnych wsparć, o których Państwu wspominałem już od dawna. Jeśli chodzi o strukturę, ostatni dołek mamy na 180, jeśli notowania spadną, przepraszam, nie 180, a 185. Jeśli notowania spadną, kończy 185, mamy jeszcze potwierdzenie w strukturze, czyli mamy nowy lokalny dołek, no i to wtedy mogłoby być przyczynkiem do rozwinięcia tej struktury korekcyjnej, więc bardzo ważne wsparcie 185 zł. Bank handlowy. Bank handlowy, no ta kolebka ostatecznie zatrzymała się na tych 78 zł i mamy znowu powyżej 80. Więc na 78 zł to jest wsparcie najbliższe i myślę, że powoli możemy mówić się w pewnym sensie o jakiejś konsolidacji, bo 78 zł buduje nam się tu dość ważne wsparcie. Z kolei jest problem z wyjściem powyżej 84. Tutaj też znowu mamy przecenę z lutego, gdzie te notowania spadły, zrobiły tą lukę spadkową łącznie z nowym stanem rynkiem. Nie było do wyjścia tej luki, taka trzymała na 84. Gdzieś były problemy z 80 zł, ostatecznie to wsparcie 78, więc tak bym traktował bank handlowy. Od dołu 78, od góry 84.
No i takie poziomy tutaj, myślę, na to warto zwrócić uwagę. W takim krótkim terminie. LSI Software. Jeśli chodzi o LSI Software, może przejdźmy na wykres tygodniowy, jak wygląda. Także spółka na kolejnych szczytach. Korekta ładnie tutaj zeszła do poprzednich lokalnych szczytów, czyli do 13 zł. Na razie jest odbicie. No więc jedyne, czego tutaj potrzeba, no to zrobienia nowego szczytu i byłoby to sygnałem kontynuacji tej struktury wzrostowej. Więc właśnie wsparcie 13 zł to jest cały czas powyżej też średniej dwustookresowej, około 15 zł. Tak bym powiedział. Jeśli chodzi o odliczanie tej struktury szczytów doków, no to poprzedni lokalny dokument na poziomie 11 zł, przy tym to już byłby trochę sygnał ostrzegawczy, jeśli te notowania doszłyby do 11 zł, no bo byłby to dość wyraźnie spojrzenie średniej dziennej. No a poza tym tutaj też płynność na spółce nie jest zbyt duża. 11 Beach Studios na szybko. Ostatecznie, no tak średnio udane było to wybicie z tej konsolidacji. Wybicie po informacji o premierze Frostpunka zaplanowanej na 24 kwietnia, czyli de facto, no można powiedzieć, że o miesiąc się ta premiera wydłuża. Tak jak Państwu wspominałem, nie do końca wiem skąd portal gram.pl, bodajże to był portal właśnie ten, gdzie na profilu spółki, Boże, przepraszam, na profilu tej gry Frostpunk podała data 20 marca. Teraz spółka zapowiedziała 24 kwietnia, wcześniej zapowiadała, że będzie w pierwszym kwartale premiera. No, ostatecznie jest ten 24 kwietnia, no i jak widzimy, pierwsza reakcja pozytywna, tu o 7-8% rosły te notowania. Ostatecznie mamy cień górny i dzisiaj ta świeca, no, z jednej strony czerwona, a z drugiej strony utrzymuje się powyżej tych 15 zł, więc no to będzie, myślę, kluczowy poziom na najbliższych sesjach. Poza tym zwróciłbym jeszcze uwagę na 190, średnia dwustuokresowa. No, wydaje się, że 160 na razie chyba jest poza zasięgiem. Skoro mamy już premierę ustaloną za miesiąc, to nie wiem, czy tutaj byłby potencjał, żeby to notowanie miało aż do 160 spaść. No, chyba, że oczywiście jakieś informacje co do tego Frostpunka by wyszły na jaw. Oczywiście tu w perspektywie korekty do 160, no my oczywiście mówilibyśmy o jakichś potencjalnych negatywnych informacjach. Playway. Jeśli chodzi o Playway, no, to nawet dzisiaj widzę nowe maksima na tej spółce, 95 zł, prawie 100. Natomiast ja tu dalej będę podtrzymywał z racji na płynność, na free flow tej spółki. Ważne wsparcie w okolicach bardziej 70 zł. Skoro tutaj został zrobiony nowy szczyt, to warto też gdzieś by tu było wspomnieć o 80 w cenach zamknięcia. Tutaj jednak też był rejony jest trochę bliżej. No, a poza tym, co tu dużo mówić, trend wzrostu praktycznie od debiutu. Na początku może nie był jakiś zawrotny, ale mimo wszystko coraz wyższe były te szczyty. Teraz to na początku 2018 roku przyspieszyło. No i nie widzę jakichś specjalnie mocnych sygnałów, aby miało to się odwrócić. I PZU. Jeśli chodzi o PZU, dalej ta konsolidacja, chyba tego będę się trzymał od dołu 40, od góry 48. Widać, że na tych poziomach ewidentnie jest to zatrzymanie. Gdzieś te notowania wokół średniej też oscylują raz powyżej, raz poniżej. No teraz myślę, warto śledzić, co się będzie działo na PZU, no bo mieliśmy znowu spadek poniżej średniej, retest średniej, jednak mimo wszystko zrobiony nowy dołek i znowu mamy retest średniej. Ciekawe, co tutaj, jak ponownie zareagują notowania właśnie na tą średnią, okolice 45 zł. Myślę, że to warto obserwować, co tu będzie się działo. A w takiej właśnie szerszej skali to ten trend boczny, o którym już też od dawna tutaj mówię. LPP. No, do LPP już Państwu wspominałem, że raczej jestem negatywnie nastawiony
po przebiciu tych 9 tysięcy. Na razie notowania powróciły, zatrzymały się na 9,5 i jakieś problemy też się tu pojawiły. No przede wszystkim znowu bym śledził, co się będzie działo na poziomie 9 tysięcy. Jeśli zostanie pokonany, no to ten powrót moglibyśmy w pewien sposób traktować jako retest tej linii trendu wzrostowego. No tu była sytuacja z jednej strony podobna, bo notowania spadły na poniżej 8 tysięcy, no ale jednak to potem też wróciły, był retest, ale wszystko działo się powyżej linii trendu wzrostowego. Tu sytuacja tyle odmienna, że mamy znowu spadek poniżej tej okrągłej ceny 1000 zł, co dawniej na końcu powtarzam, że dla mnie to są bardzo istotne poziomy i tak pokazuje historia, że z mniejszą czy większą precyzją tak LPP się porusza, te notowania od wielu lat. Także sytuacja jest o tyle odmienna od tego, co miało miejsce w październiku, listopadzie 2017 roku, że teraz jest poniżej średniej. Boże, poniżej średniej, poniżej linii trendu wzrostowego, przepraszam. Więc jeśli mielibyśmy te dwie sytuacje do siebie porównywać, no to właśnie na tą linię trendu wzrostowego bądź uwagę. No i następnie to się będzie działo na poziomie 8 tysięcy, jeśli rzeczywiście te notowania by tu spadły poniżej. Bo też no, w miarę blisko ta średnia dzienna tutaj przebiega 8200. Z kolei, jeśli sobie spojrzymy na wykres tygodniowy, to wcześniej mieliśmy nieprzetestowany cały czas poziom 7 tysięcy, bo tutaj po wybiciu 7 notowania poszybowały na 9, korekta sprowadziła do 7,5. No i mieliśmy no właściwie kolejny historyczny maksima na LPP, a 7 tysięcy dalej pozostaje nieprzetestowane, a co ciekawe przebiega to też tygodniowa średnia dwustuokresowa, więc na takie poziomy i takie spojrzenie bym tutaj Państwu zaprezentował, jeśli chodzi o LPP. Dobra, kolejne propozycje, z których jeszcze nie było, a pojawiły się, to będzie Boryszew. Boryszew, no tu bodajże też są plany zniesienia spółki z giełdy. Jeszcze oficjalnie wezwania nie ma, ale takie wypowiedzi medialne padły, że być może Boryszew zniknie z giełdy. No, natomiast patrząc technicznie, no płynność pozostawia wiele do życzenia na Boryszewie. Patrząc technicznie, mamy strukturę korekcyjną, 10 zł, bardzo istotny opór. Okrągła cena 7-stokresowa, poprzednie szczyty, struktura spadkowa. Jak zostanie zrobiony nowy szczyt powyżej 10 zł, to struktura spadkowa zostanie zanegowana. No i przy okazji mamy zbiór tych istotnych oporów w postaci średniej poziomu cenowego, więc 10 zł do pokonania. Intermatrade, nie wiem, czy to w ogóle jest sens patrzeć na wykres. No wygląda on tak, jak wygląda. Intermatrade, czyli dawne Brio. Nie wiem, przyznam, że nie wiem, czy jest sens komentować to technicznie. Spółka bliska historycznych maksimów, płynności tam praktycznie nie ma, już nawet rynek niespecjalnie się tym interesuje. Historię Brio znamy. Jeśli nie znamy, to oczywiście można się z tym zapoznać, bo szeroko media to komentowały, w tym również my. No więc wygląda to tak, jak wygląda i to myślę wykres mówi sam za siebie. Więc tutaj bym się specjalnie nie chciałbym podejmować żadnej próby analizy wykresu tej spółki. Stal eksport już był, stal produkt już był, więc no jeśli nic tam nie pominąłem po drodze, to chyba mi się udało wszystkie spółki Państwa przerobić, zmieściłem się do 16. Widzę też, że większość z Państwa ze mną dotrwała do końca. Dziękuję bardzo za to. Ok, na szybko ostatnia Mabion na dzisiaj, bo jeszcze taka propozycja padła, więc Mabion i koniec na dzisiaj. Jeśli chodzi o Mabion, zwróciłbym uwagę na średnią stokrotową, która przebiega tutaj właśnie blisko okrągłej ceny 100 zł. Nie patrząc nieco szerzej, zwróciłbym uwagę na 90 zł. Tak wygląda wykres tygodniowy. Jest 90 zł też. Tutaj widać, że istotny poziom. No, swoje obory. Trochę myślę, można podsumować nieudane wybicie na te nowe szczyty, tak? Bo to jest jedna sesja, przepraszam, jedna sesja, jeden tydzień.
Na wykresie tygodniowym długi cień górny, z tego wyszedł i szybki powrót w nocach tej konsolidacji 90, 100, 120, 115. Więc w nieco szerszej skali bym patrzył właśnie na od dołu wsparcie 90 zł. Góry tutaj ta strefa oporu wyznaczona wcześniej poniżej 120 zł. Natomiast bardziej krótkoterminowo na tą średnią tygodniową, Boże, na tą średnią dzienną bym zwrócił uwagę okrągły poziom 100 zł. Natomiast poza tym, no gdzieś tutaj bym widział magię dalej w tej konsolidacji. On tak lubi się pokonsolidować przed wystrzałem. No tylko pytanie, w którą stronę ten wystrzał będzie. Jeśli oczywiście będą pozytywne informacje ze spółki, no to pewnie w górę. Jeśli negatywne, no to pewnie w dół. No i tak mówię, od dołu 90, od góry gdzieś te poziomy do 20, na to bym tutaj zwracał uwagę. Dobrze, dziękuję Państwu bardzo za dzisiaj, za dotrwanie ze mną do końca. Dziękuję, również życzę Panu i Państwu miłego popołudnia, miłego wieczoru, przede wszystkim udanych inwestycji i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.